siebie możemy mówić? No. Aha, no to... Wiecie, my tu siebie widzimy na kamerze i widzimy, że gra mikrofon, ale natomiast nic więcej nie widzimy. Potrzebujemy jakiejś pomocy, instrukcji. Jeśli ktoś jest w ogóle. Jeżeli tam jesteście. O, live viewers, ktoś jest. Aha, dobra, to bardzo nam miło, jeśli nas słyszycie, ale my nie wiemy, czy coś się dzieje, czy nie. Czekaj, czekaj, coś tu mam. Wiecie co, no wybaczcie nam te techniczne takie opóźnienia. Gra mikrofon. Aha. Czekaj. O. Ale jest coś, ale z jakimś takim opóźnieniem. Czekaj, czekaj, bo jest, prawda? Tak. Jeśli ktoś jest. O, live viewers, ktoś jest. Dobra, zobaczymy co teraz. Ja trochę się zatkałem, ale wszedłem, już widzę, że chyba nadajemy i chyba jest głos, bo tego jest, 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 o, dzięki, dzięki, dobra, to już wiemy. Dobra, słuchajcie, my mamy, żeby to było, my mamy takie drobne opóźnienie, bo ponieważ... Przyczyn technicznych. Przyczyn technicznych. No jak wiecie, czyli ja tu siebie widzę na ekranie. Trochę wcześniej niż tak, już teraz to, co mówimy. Tak, tak, dużo wcześniej, nie wiem, chyba dwie minuty są takie opóźnienia, ale musimy sprawdzić, wiesz co, że w razie czego jak pytania będą, żebyśmy wiedzieli, no, gdzie właśnie, mamy je odczytać. No właśnie, ale właśnie, jeszcze pytania jakieś. Za każdym razem będziemy latać do komputera. Wiecie co, Jezus, jesteśmy trochę, no... W amoku, jak zwykle my. Nie wiemy, jak to po prostu wszystko działa. Pamiętam, niedawno Tomatynka prowadziła... No i udało się kobiecie całkiem fajnie. Udało jej się, tylko że Tomatynka, pamiętasz, ona ustawiła kamerę i po prostu opowiadała. Jej pierwszy raz, też była zestresowana i też nie wiedziała, jak to... A widzicie, co jest najgorsze ze mną? Co tam włączyć program? Ja to muszę nie z kamerki komputerowej, tylko tą, co nagrywamy. Odpowiedni musi być mikrofon. Zawsze sobie utrudnię. Tak, ja przed sekundą, Marcin, pół godziny temu przyszła mi informacja, że w inboxie jest paczka i przesyłka, bo kabel zamówił do mikrofonu. Nie mieliśmy takiego kabla długiego. No to Klaudia 20 minut temu szybko poleciała, ale tak stwierdził, nie, będziemy na krótkim kablu, bo już wszystko poustawiał i no, ale wiecie, co najgorsze jest to, że człowiek w sumie teraz siebie oglądamy, ja nie wiem, na którym dobra, momencie jesteśmy. Najgorsze jest to, że ja nie mam dostępu do mego czata, o rany, siema, ale was jest dużo. To wiesz co, kochanie, może ja usiądę bliżej i będę czytała wszystkie te pytania. O, mam nadzieję, że przygotowaliście pełną listę. Tak, że po prostu no, będzie jakaś taka wspólna interakcja z nami. O, patrz, jesteśmy w tym samym momencie. Udało ci się. Coś jest nowego. Tak. Ten sam moment faktycznie, tak? Tak, jest ten sam moment. Wiemy, powinniśmy to może... Klaudia, czy Marcin skończył łazienkę? Kłamiesz. Teraz kłamiesz. Słuchajcie, a Ania się pyta. Ale mam wam naprawdę szczerze odpowiedzieć. Siema, Szymon. Sorry, że tak cię pogoniłem, ale wiesz. Nie, dobra, wracamy do łazienki. Nie skończył. Tak jak ostatni etap widzieliście, kafelek podłogowy, od tego momentu nic nie ruszył. Nie, no, nie, no jeszcze podbrodzik przygotowałem, no, otwór, bo był... Wiecie co, bo mamy tutaj teraz mały problem z łazienką. Z tego względu, że jak jest brodzik, ta wylewka, która była, no nie wylewka, przepraszam, rura spustowa, która była podprowadzona pod brodzik, pod tą dziurę, okazała się, że jest w złym miejscu. Więc trzeba wyjść na zewnątrz kontenera, wziąć po prostu kilo w czymłot i zburzyć te pustaki, które są, i dostać się pod spód kontenera, żeby po prostu tą rurę spustową przestawić w inne miejsce, żeby wcelowała się w ten, jak to się nazywa, spasowała razem z brudzikiem. Jest to trochę taka, no, mozolna praca. Chodź. Jest to trochę taka mozolna praca, bo jest teraz mokro, niesamowicie. Żeby tam się dostać, mamy tylko taką szczelinę, więc trzeba się wczołgać. Myśmy tam dookoła, już mur, jakby wszystko zamurowane są pomiędzy słupami, pustaki, po to, żeby myszy czy szczury się tam nie dostawały. Ale się okazało, że ja potrzebuję tam znowuż wejść, czyli muszę ten mur zburzyć, wciągać się tam i zmienić pewne ustawienia i tak. Tego. Także Aniu, masz pełną odpowiedź i w ogóle. Jeżeli chodzi o łazienkę, no dlatego się trochę zbiera do tego, jakby chciał, a nie mógł, szczególnie, że teraz jest mokro i pada. No wiecie, no, chociaż do stawu wskoczył, jak widzieliście, więc trzymam kciuki, że po prostu to zimno go nie przestraszy za bardzo
i w końcu zrobię tą łazienkę. Jak wlazłem do stawu, to chyba wlezę pod kontener. Dobra, teraz czy wszystkich? Kiedy się zabierzesz tą łazienkę? Nie wiem. Au! Bije, widzieliście? Znowuż grozi, ale teraz bez noża. Tyle dobrze. Marek, jak dawno się rozpoczęło, bo przed chwilą szukałem tego live'a i nie było. Całkiem niedawno, nie przejmuj się, widzisz, że my jeszcze w Pieleszach, jeszcze się rozkręcamy. Tak, tak, o 19, jak zwykle. Znaczy, ale to ze spóźnieniem, bo coś mi się pokitrasiło tam. No, coś tam. W ogóle wczoraj mieliśmy bardzo taki busy dzień. Mieliśmy gości. No naprawdę, bardzo miło było ich gościć. Ale w jednym momencie, od rana do wieczora, bo przyjechał mój dawny przyjaciel z Warszawy, ale z ogólniaka jeszcze. No, tutaj dosyć rzadko jest, bo on w Warszawie teraz cały czas mieszka. Z dziećmi, kurczę, myśmy widzieli tylko jednego Bobasa jeszcze, jak był Bobasem, a teraz to już jest dziewczynka. A teraz dziewczynka wyszła ode mnie. No i także tak... wiesz, no trzeba było pogadać. Jedni znajomi z Niemiec, tutaj tak, widzowie. Dużo wcześniej, więc jedni nawet jeszcze nie wyszli do mnie, a drudzy już przyjechali. Narobiliśmy, my taki lekkie, taki szok w sumie nie wiemy. Powiem wam, że no tak się dużo dzieje, że my czasami już tak, mamy problem z wykaniem. Ale u nas w małym domku tak pomieścić 5 osób plus my 7 osób. 7 osób. Normalnie oblegliśmy wszystkie ściany. Trochę nie dało się użyć. Bo teraz jak nas widzicie, to jest nasz salon. To są nasze takie fotele wypoczynkowe. To są składane takie krzesełka rybackie. No tak, to jest nasz salon, a my patrzymy na komputer, na którym pracujemy. Dokładnie, więc wyobraźcie sobie, wokół tej wyspy tutaj na wszystkie tak 7 osób. Było przytulnie i ciepło. Tak jest. Renia się pyta, co o was pytać, jak już wszystko wiemy. No właśnie, Reniu, a pytanie powinnaś zadać, a co zapytacie za 2 lata? To już wszystko chyba będzie wiadomo kompletnie, choć jest rozmiary buta. Czyli co, my takie gaduły jesteśmy? No tak, chyba takie gaduły jesteśmy. No. No to my chyba nudni dla was jesteśmy. Chyba jednak nie. To już aż 100 osób jest na czacie, rany. No to chyba będą pytania. Dobra, lecimy dalej. Tak. Co tam łazienka? Marcin ma sta. A ja? No właśnie, a Klaudia, a Klaudia jest Stinky Pinky. Nie, ja mam jedynie to, że po prostu jeżdżę od czasu do czasu do jelenie i mogę się w wannie wymoczyć, więc zbieram tygodniowe zakurzenie. Szymon, nie denerwuj się, poważnie, ja nerwa mam czasami, wiesz co, nie lubię technicznych rzeczy i zdenerwowałem się, bo mi nie szło. Wszystko było ustawione i jak tutaj już zauważyły osoby, one już pisały, były lajki i wszystko się jakby skasowało. Ja nie lubię takich rzeczy, mnie to trochę irytuje. Wszystkie nowości, a ja zawsze sobie z górnej półki te nowości robię na zasadzie, że nie mogę w łatwy sposób, tylko muszę sobie wszystko dookoła zrobić, żeby ona trudniej. Ale popatrzcie, ładny jest obraz. Ale Szymon, wiesz, nic osobistego, po prostu był zły czas i chwila. Za dużo się dzieje, naprawdę za dużo się dzieje. To nie jest tak, że my tutaj, wiecie, narzekamy czy coś. No wiecie, no jeszcze my mamy te gospodarstwo i trzeba jeszcze sprzedać i trzeba zrobić paszę i trzeba kupić następne rzeczy i coś trzeba następnego zrobić i jeszcze poplanować ten... No jest dużo i dla dwóch osób po prostu... Tak, wyobraźcie sobie, ja zniknęłam ostatnio na 2,5 dnia, to mi 3. wypomniał. No i bardzo dobrze, że... No. Ale 3 dni bez ciebie to jak 10 z sobą. No, bo wiecie co powiedziała, że mu obiad zostawiam na jeden dzień tylko. No ty chyba, no przecież wiadomo, że nie tęskniłem za nią. Ale miał samochód pod nosem, to nie ruszył się do sklepu, no. Dobrze, pytania. Czy Magdalena Marcinkowska. Cześć Marcin, kiedy będzie o ciągniku? Nie możemy się doczekać. Magdalena, na wiosnę. I tam jeszcze Marek. Marek prosił i to tak. Chyba będzie takie lekkie porównanie z Ursusem 330, którą my też zastanawialiśmy się nad kupnem, ponieważ możemy na szybko powiedzieć, tak mi się wydaje. Postanowiliśmy kupić Kubotę, a nie Ursusa z kilku przyczyn. Jedną z najważniejszych, bo to jest łatwość w obsłudze. Czyli ma wspomaganie, ma napęd na 4 koła i jest półautomatem. Więc wiecie, tam żadnych biegów się za bardzo nie przerzuca. Fajeczkę tylko przerzucasz 1, 2, 3, 4 i jest bardzo prosty w obsłudze. I przy czym Kubota też wiemy, no to są tak jak i Ursusy praktycznie dożywotnie, znaczy bardzo długo działają. No i mieliśmy na to gwarancję, jakby tak, no to nam się spodobało. Natomiast Ursus był drugi w kolejce i Ursus znowuż przemawia za nim jego taniość. Wielu go potrafi naprawić i jest dużo części, jest tańszy.
nie ma tego właśnie napędu na cztery koła, nie ma, podobno można założyć napęd na kierownicę, wspomaganie kierownicy. Jest cięższy w obsłudze. Teraz, jeśli to będzie robił facet i się zna, i wie o co prosić, i wie gdzie szukać mechanika, bomba, kupujcie Ursusa. My chcieliśmy sobie zaoszczędzić tego, ułatwić po prostu. No, i dlatego poszedł. No jak wiecie, my nie mamy wielkiego doświadczenia z rolą, z farmą. I w ogóle z samochodami, my nie jesteśmy mechanikami. Ja dużo umiem, ale już w tą stronę mechaniczną olej mógłbym wymienić. Nie poradzilibyśmy sobie, dlatego chcieliśmy... No. Ale o tym zrobimy cały odcinek, jeszcze z tymi przystawkami, na wiosnę kochana. Julian Cassandru, nie wiem czy tak to się mówi, ale tak ładnie to brzmi. Jak jest znowu kontenera? Tiny House Homestead. To już jest taka nowa moda. Jak zauważyliście, dużo programów. Nie wiem czy jeszcze to w Polsce tak widać, nie mamy czasu śledzić. To się skończyło jak się przeprowadziliśmy sami na wieś. Ale taki shipping container jest w Stanach Zjednoczonych bardzo popularne. Bardzo dużo i ludzi robi tiny house'y. Tak, i u nich jest to fajne, bo myślę, że też takie prawo nie jest tak bardzo restrykcyjne jak w Polsce jednak. Robią po prostu jeden na drugi, nakładają, mogą piękne mieszkania. Łączą ze sobą, uszczelka jest w środku, skręcasz. 100 kwadratowych i po prostu z takich kontenerów. Jak fajnie to się dobrze to pomaluje, wygląda, troszkę drewna tak, dodać, słuchajcie, naprawdę niezłe fajnie rzeczy można zmontować z takich kontenerów. Może nawet dodamy, no tak na szybciutko, stosunkowo to tanio wychodzi z metrem kwadratowym, oczywiście w zależności czy wy to robicie, czy wy tego nie robicie. I nam wydaje się, że w ciężkich czasach jakie idą. Tak, no na pewno jest mniejsze, jest no po prostu na te czasy jest no można, bezpieczniejsze. I można zamieszkać bez kredytu. Szybko, stosunkowo, łatwo, ciepło jest, wierzcie mi, to jest normalne mieszkanie, tu nic nie jest dziwnego. No może jest internet i sieć komórkowa jest słabsza, bo jednak trochę blachy tam jest. Tak, jedyne to właśnie jest no to, że po prostu tylko saloniku nam brakuje, tylko takiego miejsca właśnie, tak, żeby wejść, no bo wiecie, pracujemy, ale można łączyć. Pracujemy na zewnątrz większość dnia, więc czasami człowiek przychodzi, no i jednak... Klaudia, bliżej mikrofonu. Przepraszam. Aha. Cię, wiem, że to pewnie mówiłaś ja, dalej. To już. To ja wiem, ja jestem niby głośna, ale jednak cicha. I po prostu człowiek czasami jest zmęczony po całym dniu pracy na zewnątrz, a wiecie, no to jest fizyczna praca. Przydałoby się po prostu gdzieś usiąść i tak wygodnie trochę odpocząć, plecy rozprostować, a to jednak trzeba no... sypialnia albo tutaj krzesełko. No. Ale jeszcze wracając do tiny houses. Myślę, że no tak też znajomi nam opowiadali, mają 500 metrów kwadratowych domu, niektóre 300 metrów kwadratowych domu. Słuchajcie, no teraz utrzymać taki dom, no trzeba to jest, być zamożnym to człowiekiem i się nie bać jakby tak w czasie, że no kto ci ten, poza tym domy z górnej, znaczy my nie wiemy, to trzeba powiedzieć, ale kto kupi dom z takiej górnej półki, no to no może są tacy bogaci, tak dużo bogatych ludzi, bo tak tych domów dużo nie ma, nie wiem jaki jest na to rynek. No. Ale jak czasy będą takie ciężkie, no czy całe życie chodzi o to, żeby utrzymać chałupę? No nie, no. Znaczy przynajmniej dla nas. No dla nas nie. No. Co komu pasuje, ale tiny house, jeśli ktoś nie ma jeszcze domu i myśli o domu, można to zrobić własnymi siłami, łatwo się załatwia pozwolenia. Coś w tym jest, no coś w tym jest. To nie jest oczywiście kontener morski. To jest poszerzone, to jest to, kontener morski ma 2,20 szerokości, tak, nasz ma 3,5 metra, bo tak, to było biuro, także ono już było wstępnie ocieplone, to są znacznie lepsze podłogi, sufity są ocieplone, także my wszystko jeszcze docieplaliśmy. Ale kochanie, jak zrobimy taki home tour, będzie to w minutę! W minutę czpiasz, to wystarczy, żebym tą kamerą tak fizną i zanim ona by spadła i się rozbiła, już byście widzieli dwa razy naszą chałupę. To byłby bardzo szybki odcinek. Tak jest. A pisałem wam parę dni temu, że komputer do czata Marek będzie potrzebny. Przy ziemniaczki nie czytacie porad. Kolego, czytamy. I mamy komputer, znaczy mamy komórkę, no bo komputer jest tam. Nam nie przyszły kable na czas, więc nie mogliśmy siedzieć tam, ale i tak byśmy nie mogli czytać, bo jak mówić do kamery, a jednocześnie tu pisać. Komputer jest, laptopa też mamy, nie używamy. Chodziło o to, że nie mogłem, ja nie wiem dlaczego to się stało, jakoś nie mogłem znaleźć naszego streamu na komórce. Mamy nawet iPada, zobaczę czy nie będzie wygodniej. I tylko o to chodziło, że po prostu no nie mogłem znaleźć czata. Ja tu widzę co się dzieje jakby na komputerze przed nami, ale to jest za daleko. Może i nawet bym dał radę czytać. Jakbym dał radę czytać. Tutaj, w tym momencie skończyliśmy. Gdzie skończyłeś, kochanie? Aha, faktycznie.
Dobrze. Oczywiście wszystkich witamy, witamy, pozdrawiamy. Tak jest. I tam chyba ktoś był ze Stanów, chyba ktoś był z Niemiec. Tak. Witamy, bo to już cały świat. Rany wy chyba macie rano, albo wczesne rano, co? W tych Stanach. A nie wiem, a jak tam ciekawa, kiedy by koty kózek? No, kózki powinny być na maj. Tak nam się, tak z obliczeń wychodzi. Marta i Bella, one już są takie ładnie zaokrąglone. Jeżeli chodzi o kuleczkę, to wiecie co, no, mam takie mieszane uczucia. Nie jestem pewna. Kulona, no wiadomo, zawsze była drobniejsza i mniejsza, ale no nie sądzę, żeby... Nie wiem, tak ją trochę... Coś chyba mam złe przeczucie, jeżeli chodzi o kuleczkę, że chyba nic z tego nie wyszło. Co myślicie o tej rejestracji drobiu od kwietnia? Co dalej z kurkami? Nie ma żadnej rejestracji drobiu. Słuchajcie, wielkie to jest takie zamieszanie z tymi kurami, z tą rejestracją. Rejestracja kur jest od 300? Od 350 sztuk. Kaczki, gęsi, chyba jakieś tam inne, już nie pamiętam co, od 100 sztuk. To podobno był, znaczy nie wiem, ale ktoś mówi, że to był fake news. Myśmy gdzieś później, bo to niby miało już w listopadzie wychodzić, a później coś w grudniu, ale myśmy znaleźli pod koniec roku ustawę, dokładnie z dziennika usta, wszystko. Nie ma żadnego takiego zapisu. Nie wiemy, czy wiecie, na zasadzie straszyli, żeby zobaczyć, co ludzie powiedzą. To jest na zasadzie takiej samej, jak najpierw nam postraszą nas wzrostem cen, albo no wiecie, na dwa dni cena wali do góry. Wszyscy są, Jezu, oni obniżają, ale obniżają połowę tego, co podnieśli. Wszyscy są szczęśliwi, że no jednak nie jest tak drogo, tylko no troszkę podniesiona została. No takie no, dziwne. Tak jak z paliwem. Ale jest to znak, że coś że, majstrują. Tak. No, że chcą jakoś ugryźć ten temat, żeby po prostu wziąć za przeproszeniem na zamówienie. Inny tutaj, Marek, czytam komentarze pod filmami. Ile nam to czasu zajmuje na odpisywanie, bo widzisz, że zawsze odpisujemy na każdy komentarz i czasami nie mamy bardzo... ani jednej zaległości, chyba że coś YouTube nam nie poda, bo to jest taki panel, wiecie, administratora. I przychodzą każda jakby nieodczytana plus maile odpowiedzi. Jeśli coś do nas nie przyszło, to nie wiemy, no, przepraszamy, ale jesteśmy ambitni. Tak, szanujemy Was, nie dajemy Wam tylko łapki w górę i serduszka, po prostu naprawdę do każdego indywidualnie podchodzimy. Większość czasu, przyznaję się, to Marcin spędza nad komentarzami. I tutaj pewnie będzie dla wielu zdziwienie. Widocznie mam, jak to się mówi, damską nutę, czy damski ten, bo niektórzy nie poznają, że to pisze facet. Tak, widać już po włosach, dogania mnie. Nie przejmujcie, Kadia wszystko czyta, natomiast ja piszę. Ja też odpowiadam, ale mniej. Tak, i bo ale wiecie co, szybko piszę. Czasu nam to zajmuje... Ogrom, to są godziny dziennie. No ja myślę, że no, szczególnie po premierach jest tak, że no wiecie, chcę nadrobić, żeby później w tygodniu mieć czas, ale ciągle dajemy radę i jesteśmy zadowoleni, że Wam się chce. Paweł Jagielski, siemka, nieważne czy zrobił, ważne, że robi. O, widzisz, dziękuję Ci, masz rację. Dobra. O, i Aga to samo. Przecież mówił, że skończy w lutym, ale nie powiedział w lutym którego roku. To już sami inteligentni ludzie, ja nie wiem, czego Klaudia, Ty jeszcze nie rozumiesz. Dobrze, może ja pójdę, co? Kompletnie nie jesteś potrzebna jest łazienka. Ja wychodzę na taką terrorystkę trochę, że Marcina tutaj tak gonię, ale no musi mieć takiego małego bata, bo tak to by w ogóle usiadł i by do następnego, do 2030 byś chyba tak tutaj z tym kontenerku w ogóle byś nic nie zrobił. No. No jest dobrze, ja poważnie Wam mówię, to nie o to chodzi, że my jesteśmy brudni, bo jesteśmy czyści. Ale chodzi o to, że naprawdę zrozumiałem, że świat może płynąć w różny sposób, bo niektórzy, wiecie, że są ludzie, którzy wyprowadzają się gdzieś tam na Syberię, na Alaskę, w naprawdę ciężkich regionach świata mieszkają, my to mamy luksus i komfort i wszystko, no przecież są ulice, gazy, prądy, a ludzie mieszkają ciężkie i są zadowoleni i szczęśliwi. Także szczęście zależy tu, a nie gdzie się kąpiesz. I ja tak uważam, mi się nigdzie nie spieszy. A jak mi zaraz trafi, to co ja, to po co? Fakt, że Klaudię musiałbym czystą zostawić, nie? Marek, to ja się, bo ja nie wiem, żebyśmy się nie dublowali. Znaczy, wiesz co, nie dublujemy tak? Się, bo ja widzę. Dobra. Ile Amber ma lat? Amber będzie miała... 4 lata. 5 już teraz? Teraz idzie 5 latek, tak. Marek, czekaj, bo się pogubiłem. Dobrze, jeszcze ktoś się pytał, czy nie mamy wilgoci tutaj w naszym domku. No Marcin zrobił takie, jak to się nazywa, dół i góra, ten przebieg, tylko trzeba go, no wilgoć w domu.
To nie jest... To jest grawitacyjna wentylacja. Czyli tylko zamknięta. Na razie! Ale mam specjalnie zrobione, że z góra dół, tam z tamtej... z tej strony wieje i tu będzie wciąg zimnego powietrza na dole. Dokładnie tam, gdzie pokazuję. Tak, a tam... W sypialni jest wyciąg, dokładnie jak Klaudia pokazuje, powietrza. Tylko, że wiecie, już zamontuję to po obiciu deskami. Obijamy, nie wiem czy wszyscy wiedzą, modrzewiem. Tak. Modrzew mamy szczotkowany, to nam się nie podoba. Taki kupiliśmy, ale tam się nie podoba, więc będzie heblowany i będzie opalony prawdopodobnie z jednej strony, może lekko z drugiej. Jednak opalamy. Nie chcemy malować. Opalanie jest dużo, dużo bardziej wieczne. Będzie kupę roboty. Cenowo wyjdzie pewnie taniej albo to samo. No i będzie czarne, czy tam tak jak taras. Nie wiem, czy to ładne, czy nie. No, nam się to... Ładnie kwiaty wyglądają na czarnym tle, ładnie wszystko wygląda, bo jest czarne, wiecie, wybija, takie się robi bardzo ten, jak się posadzi, natomiast no będzie trochę może to ponure na początku, nie, ja bo to czarny dach. Ale ja to obsadzę roślinami, no, to będzie ładnie wyglądać. Zrobimy, że będzie ładnie. Marek się pyta o to, co, mam odpowiedzieć o to, że Marek, będzie ten traktor, ale wiosna, tak żeby się... Jest to, żeby się cieplej zrobiło, czyli tak, pierwsze dni wiosny, gdzieś tak już tak, żeby sensownie, nie typu, że zrobiło się 10 dni, kilka dni cieplej i teraz za chwilę będziemy mieli minus 8. No taką bardziej wiosnę, no. To tutaj Irek się pyta, kiedy ruszą prace ze stawem. No ze stawem, wiecie co, jest teraz tak mokro, że nawet jak my tam wchodzimy, bo ogólnie woda nam się teraz wylewa ze stawu. Jest, mamy tyle wody potąd. Musimy poczekać teraz na takie bardziej suche dni, no to latem będzie i musimy ściągnąć, tak jak Wam tłumaczyliśmy, z jednego końca trochę no, tej gliny z pół metra i narzucić ją po prostu tam, gdzie się teraz wylewa, zrobić taki bałek, takiego małego rogala. Będzie to dodatkowa praca, no trochę nas, no będzie tutaj pracy. I też nie wiem, wiecie co, bo brzegi nam się trochę tak ta glina osuwa. Wiatr wieje, woda pracuje, namacza i od czasu do czasu Jak widzieliście, jak Marcin tą drabinę musiał włożyć, to już nie włożył jej w ten sposób, tylko jak prawie położył, bo cała ta glina... Wiecznie to się obsuwać nie będzie prawdopodobnie, ale chyba gdzieś będzie trzeba to kiedyś wzmocnić. No, mówiłaś o filtrach, które chcemy robić w kaskadach, że to trochę jest roboty, nie? No to jest. Musimy filtry zrobić, jakąś taką, myślimy, kaskadę napowietrzającą, żeby to też ładnie dużo nasadzeń, przede wszystkim nasadzeń. Ryb na razie nawet nie chcemy wpuszczać, żeby one tam nie azotowały i żeby jakby azot to zaraz się glony porobią. Staw nie jest tak ważny, mamy bardzo duże i napięte plany w tym roku, przede wszystkim też trochę tego komfortu dla nas. I, no i generalnie trzeba zarobić brojlery i tak dalej, tak. No to, a właśnie taka to chyba nie ten rok. Tak a propos tego tematu, zobacz, tutaj Trini Rina, hej, macie konkretny plan na swoje gospodarstwo, czy raczej, oj, coś mi wyszło, czy raczej nie macie oczekiwań i idziecie na żywioł, czerpiąc przyjemność z doświadczeń? Dobre pytanie. Both. Trochę na żywioł. I both, tak. Dwie strony. Macamy. Sami nie wiemy po prostu. My dużo wiemy, ale znaczy znamy kierunki różne, które nam się podobają. I każdy z nich, to co właśnie Klaudia powiedziała, chcemy pomacać. No pomacać. Jak wiecie, mamy owieczki, no chcę, i to są takie nasze stadko, no to są nasze mamusie. I wiadomo, będziemy to się rozrastać, ale nie, naprawdę nie wiemy, jak to wyjdzie pod względem ekonomicznym, prawda? Jak to się później przełoży na finanse. No mamy te kuski, ile mleka będzie, też nie wiemy, bo z tego co słyszeliśmy w pierwszym roku, no nie ma co liczyć na to. Generalnie myślimy, że te brojlery, może trochę gęsi, to co robimy w tym soju i trochę kurek, powinno nas wystarczyć na utrzymanie. Przy czym, posłuchajcie, my mamy bardzo tanie utrzymanie, zainwestowaliśmy bardzo dużo pieniędzy, więcej niż w dom, w to, żeby mieć za darmo prąd i mieć za darmo wodę i mieć za darmo praktycznie ścieki, bo tam no, ona jest oczyszczalnia, to się bardzo rzadko wywozi. I dlatego życie mamy tanie. My sami nie chodzimy nigdzie, nie chodzimy po restauracjach, nie wydajemy głupio pieniędzy, nie jeździmy samochodami nigdzie. Siedzimy tutaj cały czas, tylko wiecie, no jak coś trzeba załatwić, to jest oczywiste. I nam się to podoba. I to jest chyba najważniejsze. My nie cierpimy z tego powodu, że nie chodzimy do kina, teatru, że nie chodzimy na spotkania. Myśmy już to mieli, myśmy już to przeżyli.
Myśmy jeździli na wakacje. My nie żałujemy. My nie żałujemy. My się nie skarżymy. Tak. My zmieniliśmy styl życia. Dlatego i stanio, dlatego niedużo potrzebujemy, dlatego myślimy, że powinniśmy już dać radę się utrzymać. Tak nam ale się to wydaje. Są niskie pieniądze, jeśli macie jeszcze dzieci. No, wiecie, to... Ale może jesteście młodsi, to może moglibyście więcej z siebie wykrzesać. Dać, wykrzesać. Bo można się utrzymać z gospodarstwa 2,5 hektarowego. I może nawet jeszcze inaczej. Kupno ziemi, zrobienie tego domku i nawet tych paneli, to teraz to byle jakie mieszkanie tyle kosztuje. Byle jakie mieszkanie tyle kosztuje. A mamy masę ziemi dookoła, mamy piękną posiadłość. Znaczy, nam się podoba, nam się myślę, podoba. Że wam też. I wiecie, i także to nie jest też tak, że się nie da. Da się, tylko to trzeba zmienić sposób myślenia. No. Dużo mięsa, dużo podrobów mamy już sami. No. Wiadomo, że trzeba olej kupić, masło, jeszcze świnkę, ale może później będziemy mieli swoje. No, to no nie będziemy nigdy samowystarczalni. Nie, nawet nie liczymy. Nawet na to nie liczymy, ale mamy nadzieję, że jakoś to po prostu nadmiary sprzedajemy. Zamknie kiedyś po prostu ten budżet, że tak. Nie będziemy... No teraz dokładamy, ale że będziemy po prostu no, na zero. Na zero. No, my nie mamy strachu przed jakby chorobami, czy tam jakimś tam śmiercią i tak dalej. To nie my. I musicie też to zrozumieć, że nie, że ubezpieczenie, Boże, a może prywatne, a co się stanie, jak wam zęby wypadną, wpadną. Będziemy do was seplenić. A propos ubezpieczenia, ktoś pyta się, czy jesteśmy na ZUS-ie, czy KRUS-ie, jesteśmy na KRUS-ie. Dzięki Bogu. Tak, to oczywiście pomaga. Tak, to oczywiście pomaga. Ja nie jestem na żadnym ubezpieczeniu i to tak z premedytacją. Po prostu... Ale będziemy przed wojną nie było, wyobraźcie sobie, żadnych ubezpieczeń społecznych. Ludzie żyli z tego, co oszczędzali albo leczyli się jak mogli. I ja jestem tym, co mówię, może się mylę, bo jak mnie coś trafi, to będzie, o Jezu, Jezu, co robić? Nie wiem, nie ubezpieczam się i nie zależy mi na tym. Fotografia Mariusz Strzelczyk. Nie jesteście nudni, wszystko wiemy, ale teraz to już czuję się jak wasz znajomy. Szkoda, że my nie możemy powiedzieć o was tego wszystkiego. Znaczy, trochę wiemy, trochę was znamy, ale nie widzimy was. I nie wiem, jakby to, no musiałoby być to świetna sprawa, gdyby były jakieś takie live'y typu mam milion okienek, no milion, 220 okienek i możemy sobie porozmawiać wszyscy naraz. Tak, Angel, czym ogrzewacie mieszkanko i czy nie ciągnie zimno od podłogi? Ogrzewamy, nie wiem, czy tutaj widać z tyłu, no nie widać za Marcinem, taki mamy jeden kaloryferek. Jeden, on ma od 1500 do 2500 ma te przełączniki, watt, tak. I on spokojnie wystarcza na ogrzanie domu. I nie ciągnie nam od podłogi, bo Marcin, pokażemy wam w filmach letnich albo wiosennych, od spodu, jak robiliśmy cały ten tak, od spodu Marcin ocieplał wełną, prawda? Tak, nie jest to zrobione tak, to jak tak, powinno jak być zrobione, ale... Wiemy, jakie błędy popełniliśmy. No, ale wystarczy, jest naprawdę ciepło. Dach jest bardzo mocno zaizolowany, ma 30 cm. Góra ma 10, to jest ta jeszcze poniemiecka izolacja i my dołożyliśmy następne chyba... Bliżej mikrofonu, proszę. Jeszcze? No nie wiem, 15. Ktoś tutaj pisze Adam. Że mam nadzieję, że... A teraz troszeczkę lepiej, bo to... Ja nie wiem, ale jak to sprawdzimy? Wiecie co, ja mogę podkręcić mikrofon, ale żeby zaraz głupio nie było. Ja nie, mogę... to dawaj. Spróbuj. Powiedzcie, czy troszeczkę teraz lepiej, ale, czy ale nie? Ale musisz wejść na sam dół odpowiedzi chyba, ale bo ja aha. Nie wiem, na ile mamy opóźnienie, wiesz? Cześć przy... Aha, przy Glebowi. Miło Glebowi. Was widzieć. Czasami mówią odlotowi, ale przy Glebowi? To pierwsze. Dobra, Gleba nie jest zła. Człowiek nie raz wyciął, nie? Za młodych lat Glebę. Tak. Tak jak się tutaj było za dużo się tupiło, a zamiast do szkoły chodzi. Kiedy dacie przepis na pasztet z królika? Kochana, mieszałam, robiłam pasztet trochę ze świnki i z królika, znaczy z wieprzowinki i królika, był pyszny, to może się podzielę tym przepisem. Nie jestem jeszcze ekspertką, więc też nie chcę wam jakieś tutaj lipy i ściemy wciskać. Dobrze, o teraz troszkę skrzeczy. A, no właśnie. Tragedia, ojej. Dobra. No dobra, to może się odsunie. Dobra, słuchajcie, teraz to jest jedyne, co mogę jeszcze zrobić innego, albo wracamy do ustawień poprzednich, bo tam mocno podkręciłem. Teraz prawdopodobnie będzie troszkę głośniej niż było poprzednio, prawdopodobnie. Sławomir, dawaj znowuż na fotel, bo już spadł z fotela. A, no właśnie. Tragedia. Sławomir, mam nadzieję, że nas nie pozwiesz o jakieś straty, wiesz, typu guz na głowie.
teraz dobrze, przycisz go, przycisz, bo głuchnę. Marcin, ścisz, bo trzeszczy dalej. Dobra. A jednak. A jednak. Nie, poczekaj, cacy jest teraz. Nic nie skrzeczy, tak? jest okej, jest dobrze. Dobra. Aha. No dobrze. Następnym razem zrobimy taki myk, bo my mamy lepsze mikrofony i specjalnie kupowaliśmy je, bo ja jestem osobą bardzo głośną. Tak. Kradia jest bardzo cichą. A mamy mikrofony, które są właśnie dla takich pajaców jak ja, że ściszają ten głos i podbijają takie cichutkie dziewczynki jak Klaudia. I generalnie wychodzi, jakbyśmy tak samo rozmawiali. Przy czym jakbyście nas... Zresztą teraz pewnie to odczuwacie. Ja krzyczę, jak tak mówię. Ale to nie jest, że się podniecam, że po prostu mam taki głos. On jest taki, on po prostu jest głośny zawsze, ale najlepsze jest to, jak on pojedzie do domu i się spotka z tatą, jeszcze z bratem, to po prostu jego mama wychodzi po prostu, nie jest w stanie się przez nich przebić. Inaczej, dobrze, wracamy. Julian się pyta, kiedy warzywnik i sad, jakiś ogród leśny i tak dalej. No, jak widziałeś, już kupiliśmy grządki podwyższone, tylko no... Pogoda jest troszeczkę za mokro teraz, żeby w ogóle wjechać z traktorem. My pływamy, bo my mamy glinę pod spodem. A tak napadało, że teraz jest wielka, wielka ciapa. Ja bym jakąś dziurę w tego, to momentalnie by wodą zaszła. Nawet staw nam wylewa pierwszy raz w życiu. Jeżeli chodzi o sam sad, to wiemy już, od kogo chcemy kupić drzewka, jakie chcemy kupić drzewka. Natomiast jest to wiązana tak jakby... O, zdradziłam, cholera. Czemu? Mogliśmy nie mówić. Dobra, już wiecie, bo jak będziemy jechać po drugą część naszych grządek podwyższanych, to właśnie niedaleko jest pan właśnie. Stosunkowo niedaleko. Więc I wtedy tak weźmiemy je, no i trzeba zacząć je będzie sadzić. To będzie następne wyzwanie, ale sad będzie dosyć rzadko sadzony, bo chcemy, żeby jeszcze były pastwiska pod spodem. I nam nie zależy na dużej ilości owoców, bo my generalnie dużo owoców nie jemy. Tak, znaczy no, ale nie o to chodzi, dla zwierząt potrzebujemy. Ale będą dla zwierząt, czy dla znajomych, czy coś, no wiecie. Ale poza tym sad jest piękny, on kwitnie, to nas raczej bardziej cieszy. Oczywiście pozdrawiamy Norwegię, pozdrawiamy Londyn. Violette, no tak, wszystkich was pozdrawiamy. To nie tak, że się nie przywitaliśmy, bo się przywitaliśmy, ale my to robimy zbiorczo, nie dajemy rady tak pojedynczo. Tak. Poczekaj, bo tutaj mi takie pytanie. Mapet, Marcin, wiesz, jak działo prawo morza niewolnika? Ja nie wiem, jak działało, ale słyszałem i chyba prawo morza to nie jest to, co my teraz mamy, czyli to jest prawo kupców i handlowców. Rothschildy, te Rockefeller chyba miał potężną flotę w XVI wieku i czy to nie jest te prawo, ja nie wiem, coś słyszałem, coś mi brzęczy, no, coś mi brzęczy, ale nie pamiętam, musiałbym przeczytać. Co robicie z kaczymi jajkami? Zjadamy. Jakie dobre! Ktoś nam mówił. A czy nie robimy makaronów, bo my nie jemy makaronów, bo mąka. Natomiast no, normalnie gotujemy. Ktoś mówi, że to ma inny smak. Bzdura, to jest normalne jajko, uważamy ten, no, kurze, tylko większe, żółtko, dużo większe. Żółtko jest mega, jest takie naprawdę. I może nawet bardziej takie jednak skondensowany smak. Jest tyczkę od jaje, nie jak perlicze. No nie jak perlicze, ale no może... Bardzo dobre jajko. Bardzo dobre smaczne. Jajka. No my je zajadamy. Tak, no tak. I jak chcieliśmy sprzedawać, chyba sami będziemy ciągnąć. I sypią kaczki jajami. No sypią. I takie zielone, i takie białe, śmieszne. Tak. Fajne tak, są. Tak. Na miniaturce inaczej wyglądacie. No! Wreszcie ktoś zauważył, bo już myślałem, że... Tak. No byliśmy młodsi. To zdjęcie jest przed... Więcej, bo to chyba... Nie, to było w Polsce jakoś na wycieczce leśnej byliśmy chyba. No to do 4 lat, gdzieś tak. Radia jeszcze była blondynką. Blondynka byłam, no teraz już widzicie, taka siwa jestem, ale wtedy byłam taka, no, okleniona blondynka. Widzicie, jak oszukujemy potwornie, nie? Tutaj zahachmycił tam coś tam. Tak. Jak tam króliczki. No, dzisiaj było króliczki bardzo fajnie, dzisiaj było kolejne zakacanie, więc no czekamy na efekty tego, ale nasze króliki się sprawdzają. No, samce. Są całą tak. W porządku. A jeszcze odnośnie tych samych kaczych jaj, pamiętasz, jakby czytałam, że mają więcej witaminy E i kwasu foliowego. No. Czyli chyba całkiem zdrowe jaja są. Całkiem zdrowe są. My generalnie, powiem wam, że jak ktoś ma troszeczkę większe poletko, nawet w dom ma i ma tam, nie wiem, no tylko tak, wiecie, to, bo masz zwierzęta, to uwiązują, ale kaczka i gęś jedz dużo trawy. Jest bardzo tania w utrzymaniu,
i daje jajeczka smaczne, a jeszcze wam te ślimaki wyje. Także to są stosunkowo fajne zwierzęta. Marcin, i pożyteczne. Pogłos jest. Jest pogłos. Jakiś pogłos. No. To trzeba ściszyć i musimy no. mówić. Naprawimy to chyba następnym razem. Teraz. Albo wiesz co, pogłos. Czekaj, czekaj, bo ja tutaj jeżdżę. Jezu, ja tu mam jeszcze jakieś możliwości. No widzicie, widzicie, my się cały czas uczymy. O rany, ja mam w tym programie jakieś bajery. A, no my to takie, no ale wiecie, pogłos. No, pierwszy raz i dlaczego? Czekaj, to może ja to tam, tak? To chyba następnym razem. Weźmiemy się, weźmiemy, no. Jest tyle tego, że po prostu nawet nie wiemy, w co mamy w ręce wsadzić. Hej, WK, gdzie byliście? Bo ja, Irlandia Północna. My byliśmy koło Bristolu, mieszkaliśmy przez 15, czy ile tam lat byliśmy? 14 chyba. 14 tak lat, to prawie. Taka nad oceanem miejscowość Weston Supermare. Gdzieś tak około 100 tysięcy. Tak, chyba 70 dokładnie. Tak, bardzo, bardzo zbliżony do Jeleniej Góry, tylko że mniej blokowisk. Tak. Słuchajcie, odpływy i przypływy. O, to jest ciekawe. Największe, jeżeli chodzi o. Drugie po Nowym Jorku, tak chyba. Dokładnie. Szczerze. To było na 2 km. Wyobrażacie naprawdę, sobie? Ja nie dwa razy dziennie metry, woda kilometry. Znikała na 2 km. I pojawiała się dwa razy dziennie. Dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Więc oczywiście to nie było miejsce, że można było się pokąpać przez te odpływy i przypływy. Po prostu była taka jedna wielka kałuża pędząca. Ale to było fajne, wiecie, jak tam dziewczyny, te Angielki pędziły do tej wody, trach, 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 przewaliło je, od razu peeling całego ciała. To był jak papier ścierny. Nie, jak ktoś wychodzi z wody, to mówi się, a głupi turysta. No tak, że to turysta, tak. Westończycy to musieli być ostro tutaj, żeby my chyba raz w życiu tam zamoczyliśmy nogi, ale tak, właśnie tak, nawet nie kąpaliśmy. Tak, tak. No nie kąpaliśmy się, no bo nie powiem jak, bo człowiek pracował. To... No słuchajcie, to znikało, tak, 2 kilometry rano wracała ta woda i później znowu znikała, także rozumiecie, ona była cały czas w ruchu. Tam się samochody topiły, bo przyjeżdżał turysta, nie, widzi nagle potężna plaża, no tu se zaparkuję, pójdę na piwo, a za 2 godziny ma samochód w wodzie. To tak zapieprzało. To jest naprawdę zjawiskowe. Birmingham. A, Birmingham, znamy, byliśmy. Tamten. Byliśmy, i kolega bardzo blisko Birmingham mieszkał, do niego jeździliśmy, tak. Super człowiek. Tak. Ale w ogóle tam były, a propos tych przypływów, tam była normalnie rozkład jazdy. Pamiętasz, tak jak autobus? Było normalnie wyświetlone, na a, wyświetlone tak, były takie. Żeby się nie utopić, żeby się samochodu nie utopić. Bo nieraz było tak, że turyści przyjechali za zastan- no, tak. A, przepraszam. Strach zasnąć na plaży. Tak, to się nie nocowało na plaży, bo. Dokładnie. Marek, że... Magdalena Marcikowska, uwielbiam wasze pogawędki i podziwiam za odwagę, pracowitość i pomysłowość. Bardzo ci dziękujemy. Staramy się jak możemy. Pewnie można by było znacznie więcej, gdybyśmy byli młodsi, ale za to mamy więcej wiedzy teoretycznej. Jakie drzewka chcemy posadzić? Pyta się Jarek. No, na pewno ja chciałam czereśnię wczesną i troszeczkę późniejszą. Kilka jabłoni, wiśni. Standard właściwie, nie? Standard, można powiedzieć. Grusze. To, powiedz, Kradia, może to, że jak my to chcemy, te tria zrobić, możemy coś tam powiedzieć. I tak będzie o tym film bardziej no, bo szczegółowy. Jak wspominaliśmy, że my się wzorujemy, będziemy się wzorować na Sobkowiaku. Polskie nazwisko, ale facet mieszkający to jest w Kanadzie. Stefan Sobkowiak. I on tworzy sady takie, no nie, to nie są permakulturowe, to są, jak to określić, no... Jego sposób, no to jest jego... Jego sady są mieszane. Jego sady mieszane, to nie jest monokultura. Tak, to o nie to są, chodzi. Że po prostu w jednym rzędzie sadzicie same jabłonie, tak. Drugi rząd są nawet przemieszane. Blisko same grusze. I mało tego, że są przemieszane... No to ty mówisz, czy ja mówię? No bo do brzegu płyń. No poczekaj, no bo tak to skończymy zaraz. To jest tak, że po prostu sadzicie jedno drzewo, które daje azot, daje, następnie sadzicie jabłko, następnie grusze. I to są taka trójca. Później naprzemiennie właśnie powtarzacie to. Możecie dać śliwkę albo wiśnie zamiast gruszy czy jabłoni. I w kolejnym rzędzie po prostu tak tą trójcę tak jakby przestawiacie. No przesunięcie jest delikatne. I to jest tak pomieszane, że po prostu chorobę, którą będziecie mieć na danej jabłoni. Potencjalnie. Jakoś, pleśń czy jakiegoś parka grzyba nie przeskoczy dalej, że jest blokada w tym momencie.
I no... Dodatkowo tak. Są azotfiksery, się no dodaje, to mówiłaś. Jeden... I no i pod tymi drzewami, one są bardzo rzadko, tak żeby z każdej strony korona miała dostęp do światła. Dodatkowo pod nimi wsadzi się krzaki malin, agrestów i innych takich no, rocznych, tak? Wieloletnich, przepraszam. A jeszcze pod nimi wsadzi się truskawki i inne bajery. Także to jest taki mocno pracujący ogród. No i wpuszcza się tam zwierzaki i jeszcze dodatkowo mają trawę. Jest to ciekawy pomysł. Czy wyjdzie? Myślimy, że tak, bo facet mieszka w podobnej strefie klimatycznej jak my, ponieważ jest, u niego pada normalnie śnieg i to chyba zimy są znacznie większe niż u nas. To czekaj, wiesz co, zapiszę, bo... Renia, masz rację, my jesteśmy potwornymi gadłami i... No co, no ale jak live, to live, no. Każdemu, jak każdemu odpowiadamy, to każdemu odpowiadamy. Zapisuję gruszę azjatycką, bo tutaj... Dobra. Właśnie Azja. Dobry wieczór, pozdrawiamy wszystkich. Tak. Z tą gruszą Damian zobaczę akurat. 12. W pół do pierwszej Agnieszka ma teraz na granicy Illinois i Wisconsin. Rany, Agnieszka, no to poświęcenie, dziękujemy, no. Zarwaną nockę byś miała. Dobrze, że weekend idzie, mamy nadzieję, że nie będziesz tam jutro coś tam miała jakieś pracy. Tak. Co tam ja słyszę, że. U nas też już, Julian Kasant, u nas też już są szkieleciaki budowane na przyczepie Styra nawet. Popatrzcie, na działkę rolną lub modułowe takie przepisy budowlane to ubezwłasnowolnienie na własnej ziemi, nie to co w USA czy Kanadzie, to Unia Euro. Julian, my mamy złe zdanie, zawsze mieliśmy złe zdanie o Unii Europejskiej, my nie lubimy, osobiście jesteśmy przeciwni, znaczy przeciwni, my już nie jesteśmy niczemu przeciwni. My prowadzimy swoje życie i staramy się i zgodnie z prawem na tyle, żeby to prawo nas nie uderzało. Uważamy, że lepiej mniej wyprodukować niż więcej podatku zapłacić. Mm. Żeby, bo można to, rosnąć, można puchnąć, ale to jest bez sensu. Tracicie życie, wy myślicie, że jesteście coraz bogatsi, znaczy no jak macie dzieci. Myślicie, że im zostawicie. Zobaczcie, ile już pokoleń nam coś zostawia, a my ciągle jesteśmy utyrani. Niewielu się naprawdę udaje zarobić takie majątki, że faktycznie zostawiają dzieciom, a dzieci już czegoś nie muszą. Ale dzieci też muszą być utwardzane. Naszym zdaniem nie jest najlepszym w ogóle pomysłem takie prezenty, że wiesz, no my za ciebie wszystko dzieciaku zrobimy, że my ci później wielki prezent damy, ty już nic nie musisz, albo zobaczysz dom, bo dziecko nie doceni. Dziecko nie, musi, nie. Albo przynajmniej, no wiadomo, że mu zostawicie, ale uczcie go pracy. Uczcie go pracy, bo my znamy masę osób, które to nie wyszło na dobre. No to no nie wyszło na dobre. Ale to jest inna też satysfakcja, jak się samemu dojdzie. Oczywiście, do inaczej pieniądz ale smakuje. Ale po prostu to się docenia. No ja widzę po sobie, no ja się no, z takiej raczej biednej rodziny wywodzę. A ja znowu stosunkowo zamożnej. Stosunkowo niebogatej, stosunkowo zamożnej. No i no, w sumie musiałam już od najmłodszych nastek lat po prostu zarobić nawet na chleb dla siebie. I teraz to, co mam, to po prostu jestem wdzięczna za to, za każde po prostu przychylną pomoc, rękę. Pamiętam nawet, jak się dzieciakiem chodziło, ktoś dawał czekoladę, no ja byłam ogromnie wdzięczna. I te dzieci, które teraz mają wszystko podane na tacy, nie znają po prostu wartości tego pieniądza, szacunku, nie są w stanie nawet docenić takiego gestu zwykłego jak, no nie wiem, no... Jest to dla nas jest to przerażające, smutne, nie lubimy takich sytuacji, nie lubimy spotkań. Ponieważ my właściwie ja na tych spotkaniach dawania prezentów, rozpieszczania, my nie rozumiemy, co się dzieje, nie jesteśmy dobrymi jakby osobami na takich przyjęciach, bo my czujemy się źle, bo kłamiemy. I chcielibyśmy. Uważamy, że prezent jest znacznie bardziej cenny, jeśli jest, wiecie, od serca, może zrobiony, może dobre słowo, może czas poświęcony komuś na taką prawdziwą, szczerą rozmowę. A niekoniecznie nowy iPhone czy coś. No dziwnie się próbowało. Zacząłem od Unii Europejskiej. No i dla nas osobiście, my jesteśmy Słowianami. Byliśmy w Anglii, to nie jest nasza kultura. Znamy osoby mieszkające w Niemczech, to nie jest nasza kultura. Znamy ludzi mieszkających w Francji, to nie jest nasza kultura. Znamy ludzi mieszkających w wielu zakątkach świata, to nie jest nasza kultura.
wiem, co wielu osób może nam powiedzieć, że słuchajcie, co wy jesteście jakieś rusofoby i tak dalej, ale oni są bliżsi nam. Oni są bardziej ciepli. Ja mówię o ludziach, ja pomijam polityków. Dla mnie, tak, dla mnie politycy, słuchajcie, to jest samo zło. Nie, nigdy nie oceniam ich dobrze. Nigdy. Nie ma polityka, którego oceniam dobrze. Każdy ma coś za uszami. Ja mówię o ludziach i ludzie są w porządku. Czesi są bardziej, moim zdaniem, do nas bliżsi niż na przykład Niemiec. Nie wiem, a generalnie, ale generalnie ludzie, gdyby nie byli tak zmanierowani tą polityką, tymi piłką nożną, albo jakimiś religijnymi wymysłami, wiecie, typu, że ja to, to ty tamto, ty już szatan. No dajcie spokój, dajcie oddychać wszystkim. Ludzie są normalni, wszyscy byśmy się kopchali, wszyscy nie mielibyśmy do siebie problemu, gdyby nie ci cholerni politycy, którzy ciągle mieszają w naszych zupach, czyli w naszych głowach i robią nam ten hejt taki do siebie. Przecież co my do was możemy mieć, albo do Niemca, albo do Ruska? My dużo świata zwiedziliśmy. Wszyscy jak jeden nie spotkaliśmy nigdy złego człowieka. Wszyscy byli usłużni, pomocni, fajni ludzie. Tak. Oczywiście, tak, że jest złodziej. I Polak jest złodziej, i Niemiec jest złodziej, tak, i Anglik jest złodziej, i Taj jest złodziej. No pewnie, ale nie można powiedzieć o narodzie. Nie można powiedzieć o... Skłócają nas. Te wojny, no powiedzisz 100 tysięcy, nie powiedzmy 100 tysięcy ruskich teraz wali w Ukrainie, jak ty możesz tak powiedzieć? Wyjścia nie mają. Nie mają wyjścia. Bo im kazali, bo ich zaresztują. To samo co w Polsce się dzieje. Nie mamy wyjścia. Są wezwania do wojska, idą ludzie do wojska. Niby bronić ojczyzny. Znieście te granice, dajcie ludziom żyć. Tylko te korporacje i tych polityków. Dobra, koniec o tej polityce. Kończymy. Fuj! Właśnie, to jest, ale temat zaczęła. Ale właśnie to jest to, jak jest live. Powiedziałem za dużo, nie? No, właśnie, nie. Czy będziemy Azjaty rozmnażać? Mamy taki zamiar. Myślę, że chyba już teraz, jak będzie Azja gotowa, to w tym momencie dopuścimy je. Nie chcieliśmy na sam początku, ale też nie chcemy znowuż popełniać takiego samego błędu, jak z Amber zrobiliśmy. Amber dwa razy miała cieczkę, na trzeci raz już musiała mieć wszystko usuwane, bo miała tak potężną ropomacicę, że to był... Słuchajcie, na trzeciej to był dwuletni pies. Tak, chyba, to nie? Był dwuletni pies. Niespełna. Ona już dwoma łapkami była gdzie w grobie. Indziej. No. Naprawdę, to był ostatni moment, my ją po prostu uratowaliśmy. Przekombinowane psy. I dlatego genetycznie. No nie chcemy tego samego błędu popełnić, więc na pewno będą młode w przyszłym roku. No. Będzie nas trochę będzie więcej. Tak, będzie więcej kóz, będzie więcej psów. Owce, nie wiem, czy wytrwamy do jesieni, czy na wiosnę, no to bo wolelibyśmy, żeby na zimę, no zobaczymy, z owcami, tak, no tak. Królików, to wiadomo, że będzie więcej, kur będzie strasznie dużo, tak. Na pewno zrobimy jeszcze jeden filmik, przepraszam, serii takiej, żeby wam pokazać, jak ten embrion wygląda, tam taki jeden zrobiliśmy, ciekawy, ale może tak bardziej już szczegółowo, to zrobimy też więcej, I wiele porad było o zielononóżkach, chcemy spróbować zielononóżkami, może 10, może 15 niosek, czyli gdzieś pewnie 60 jajek, zielononóżki kupimy, wyinkubujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo z doświadczenia wiemy, że z 60 około 30 się wylęga i połowa z tego to są koguty. No może z zielonoszkami będzie inaczej. Wiele osób wam bardzo pozytywnie o tych kurach mówiło. Nam się podobają szczególnie koguty, więc też bomba. Może 10, może 15 niosek. Tutaj też ktoś sobie miał. Kobiecy pierwiastek. O, dzięki, że bardzo dobra jakość transmisji, wizji, dźwięku, szczególnie jak na pierwszy raz. Marek, dziękujemy i jeszcze się poprawimy. To znaczy, kamerę to już chyba się nie uda, bo udało nam się tą najlepszą, którą mamy uruchomić, bo to nie jest kamerka internetowa, no to ona z siłą rzeczy daje dobry obraz, ale mikrofon mógłby być lepszy, właśnie żeby nie było tych, co tutaj rozmawialiśmy rzeczy. Winka nie robimy, nie, bo nie mamy swoich owoców jeszcze. Dereń zasadziłam, mam dwie sadzonki derenia. Dzisiaj byliśmy u znajomego i tak z ciekawości pytam się, co to masz tam za drzewa? A to były dwa derenie, przepotężne. One miały chyba 2,5 metra wysokości, o ile się nie mylę. Potężna, taka wielka kula i mówi, że mu obraca, tyle ma owoców, coś niesamowitego. Myślę, że te derenie, które zasadziłam, to nie są w dobrym miejscu, będę musiała je przesadzić, ale mam takie małe sadzonki, więc to... To wszystko czas. My dajemy sobie te 10 lat, żeby powiedzmy siedlisko było. Tak. No dobrze. Jeżeli chodzi o samą aleję, myślałam, żeby zasadzić ambrowiec.
Tak. Ambrowiec. Co o tym uważacie? Bo wydaje mi się, że on tak za bardzo mnie zacieni sadu, ponieważ to będzie wzdłuż alei, a to ona nie jest taka... Jest kolorowy, co nie? Raz, że jest przepiękny, ma kolor jesienią. A dwa, ta po prostu ta sama korona nie jest taka wielka i nie jest taka gęsta. Nie dawałoby dużo cienia, dawałoby dużo koloru i my mamy drogi koło 80-90 metrów, żeby dojechać do miejsca, w którym jesteśmy, jakby od bramy, więc taki, wiecie, korytarze będzie się jeździło, jakieś tam stare, takie w starym stylu nam się marzą, takie lampiony spuszczane, takie co kiedyś były, jakie to były takie... No nie naftowe czy gazowe, no takie w starym stylu i też trzy postawić, żeby tam od czasu do czasu świeciło. My byśmy chcieli, wiecie, no światłem się robi piękne widoki, się podbija pewne rzeczy, które ten... Mamy na to wszystko wizję, ale no najpierw my i jakby siedlisko, a pewnie jak już skończymy te najważniejsze projekty, no to będziemy musieli powoli oszczędzać i już bardziej powoli robić jakby te wszystkie, no nasze takie... projekty typu, żeby coś ładnie wyglądało. Jak ta nasza Ałycza. No... Tato jest narzekająca, ja uważam, że zajebiście. Ale nie, poczekaj. A widzisz? Zawsze mi przerywa. Nawet nie wie, co ja chcę powiedzieć, już mi się wpieprza. Bo ja ci czytam w myślach. No i co wyczytałeś? Że mnie kochasz. A gówno, prawda? Ale może wysunięte usta, dam ci wodę. Staję na chwilę, bo moja mała strasznie wyszła. Jak? Ale to tylko przed wami się tak popisuje, tak? No. Myślicie, że on tak o mnie dba. Nasza Ałycza, powiem wam w ten sposób. Po lewej stronie, gdzie jest bardziej wilgotno, nawet nieźle nam urosła i się tak zagęściła. Myślę, że mamy gdzieś ją tak do pasa, bym powiedziała, na wysokość. Natomiast z drugiej strony, gdzie jest mały lasek sąsiada, widać, że te drzewa wyciągają te wszystkie soki i tam jest ona malutka. Więc w tym roku będziemy ją bardziej intensywnie podlewać. Myślę, że trochę też od królików nawozu tam, Marcin, powrzucamy, żeby no ona się troszeczkę, wiesz... To wczorajsze! Woda, wino. To wczorajsze! Tak, i no, Ałyczek, mimo wszystko, że mamy ją, chciałabym od ulicy dać jeszcze drugi szpaler drzew, choinek trochę nasadzić, żeby jednak po prostu odgrodzić się wizualnie. No właśnie, no nam ta prywatność jest, dla nas jest ważna. Tak. Co my tu dalej mamy? Gruz. A jak? Znałem chłopaka, Mati, ostatni rolnik. Chłopak, który hodował drzewnice, ruch miał ogromny. Ja myślę, że to są fajne tematy. Są te kalifornijskie chyba dżownice, one się nazywają, takie grube, wiecie, się namnażają. Poza tym chyba to fermikompost, czy fermikompost powstaje, czyli zlewa się tą wodę, w którym one siedzą tam w żarciu, w odpowiednim jakby, ja nie będę o tym odpowiadał, w odpowiednim miksturze wszystkiego, żeby jadły, rozmnażały się i one oczywiście no przecież wydalają. I to wszystko, co z wodą się tam pod spodem wykapuje, to jest ten fermikompost. Podobno niesamowicie mocny i odżywcze dla ziemi, jakby kompost, odżywka. Natomiast, no wiecie, drzewnice generalnie są fajne, bo one ryją te dziurki, robią napowietrzanie wśród korzeni. Nie wiem, jakie tam sobie znowu właśnie wydalają, czyli no dobrze mieć generalnie drzewnice. To bez dwóch zdań jest zdrowa gleba, jak są drzewnice. Ale za drzewnicami przyjdą wam krety. Klon jednolistny zapisałam, zobaczę, muszę popatrzeć. Przepraszam. Damian Kawecki. Mogę wskoczyć do stawu, będziecie mieli mor świna. Zapraszamy. Morsinku, Damianie. Planujecie posadzić aronię. Aronię już posadziłam na tym drugim polu, gdzie kuski wypasaliśmy. Ostatnie takie filmy relaksujące wam zrobiłam. I tam w jednym kąciku, co dostałam od mojego przesympatycznego sąsiada, aronię i tam sobie właśnie, tam jest kilka takich sadzonek. Więc zobaczymy. No już się przyjęły, tylko czekam po prostu na efekty. W opalony robal nie wejdzie Julian Cassandre. Wejdzie i podkreśla swoje drzewa. Stara japońska metoda.
modna jak wszystko retro ostatnio. To mam pytanie, poczekaj Julian, bo na przykład jak my opalaliśmy nasz taras, nie widzieliście jeszcze tego, my go nie szczotkowaliśmy, ani później też żadnym olejem nie zaciągaliśmy, po prostu tylko opaliliśmy. A pamiętasz, na niektórych filmach, jak oglądaliśmy, Japońcy robili, że oni szczotkowali i jeszcze olejem to zabezpieczali. Szczotkuje się po to, żeby pozbyć, żeby nie brudziło. No czyli tak, na przykład elewacja tak się, ale jak po tym chodzisz, to zauważ, że to już jest czyste. No, a po co olejować? Ale olejesz, bo właśnie to też nie rozumiem. Może, no ja może to nie jeszcze rozumiem. Wchodzi w środek, albo może, ja wiem, może to jest tylko po to, żeby podkreślić te słoje jeszcze bardziej, wiesz, żeby takie to, o, to ciągle będzie wyglądała deska jak mokra, czyli będzie czerniejsza i słoje bardziej widoczne. Może po to, bo ja nie za bardzo widzę jeszcze jakby, czy to mogłoby mocniej zabezpieczyć, bo jak słoje są zamknięte. Ten olej się wypłucze. No ale bardzo fajna metoda, my tutaj mamy pruskie, dawne budynki stare i wiecie, te szczyty domów, ten kawałek, bardzo często są opalane. One mają 100 lat i dalej żyją. No, i także jest dużo przy tym roboty, ale bardzo, bardzo polecamy opalanie generalnie wszystkiego, nawet co w ziemię wsadzacie. Opalić i jeszcze w jakieś smarowidło wsadzić. I dopiero wrzucić do ziemi, dużo dłużej wam wytrwa, no dobra metoda. Tak. Czy będziecie sadzili wierzby dla pszczół? Mamy wierzby i jest tutaj nawet sporo tych wierzb. Oj, ktoś z Norwegii. Więc no nie będziemy więcej tego sadzić. Chyba, że może jakąś gdzieś jeszcze głowiastą taką, bo lubimy wierzby. Wierzby fajnie, tak. Króliki można karmić. Tak. Dzień dobry, Amber. Amber przyszła się przywitać. Amber się przyjdzie. Amber, speak. Amber, powiedz. Spik! Musi się obudzić. No poczekaj, teraz się wyciąga. Spik! 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 Oj, dobrze. No jeszcze. Spik! 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 Oj, pięknie, pięknie. Oj, dobrze, już wystarczy. Ładny dzień dobry. Ładnie. Marcin Bujak, witam, pozdrawiam z Norwegii, to mówiłem, masz identyczne nazwisko jak koleżankę miałem w Ogólniaku, tylko że ona oczywiście nie była Marcin, tylko Martyna. Czy myślicie o rzębinie jadalnej? Tak, myślałam. Na początku tak się zastanawiałam wzdłuż alei, tylko że no jarzębina jest piękna, ale może nie tak bardzo okazała, więc z alei zrezygnowałam, ale już mam dla niej inne miejsce, więc oczywiście jarzębina będzie. Faszynowa, nie filtry, tania z beczek zrób. Faszynowa, my o tej faszynowej dowiedzieliśmy się wczoraj. Nawet jeszcze nie wiemy, co to jest, właśnie żeby te stawy obić, jak ja rozumiem, ale a filtry same chcemy robić w ten sposób, że to będzie z Mausera i chcemy tam takie, to się pebbles po angielsku nazywa, to jest, nie wiem, takie kulki ceramiczne czy keramzytowe kulki chyba, o to się nazywa i chcemy do tego Mausera wrzucić i jakieś takie główne sitko, które będzie te większe farfocle zbierało, no i to będzie taki nasz filtr, tak myślimy. Robale są modne, będą modne, ale przede wszystkim, słuchajcie, z robalami jest taka fajna sprawa, jak prowadzicie gospodarstwa, że robalami można karmić zwierzęta, to znaczy kury i te wszystkie takie mięsożerne. Kura jest drapieżcą, jak masz robaka, no to zajebista sprawa, najtańsze i najlepsze źródło białka chyba dla tych zwierzaków. Tak. I jeszcze jest takie, to się nazywa soldier's fry. Takie duże mrówki latające i je się też hoduje, ale w Polsce ktoś to robi, ale nie chce. Ciężko dostać jakby, wiecie, tą bazę, żeby zacząć tą produkcję. To bardziej chyba na zagranicą jest modne, ale do nas też przyjdzie jak każdy robak. Czekaj. Aha, że nie ma nic lepszego od drzewa księżycowego. Oj, znamy, oglądaliśmy ten film o drzewie księżycowym, pamiętasz, to już tam te domki się, no przepiękne, no w ogóle cała ideologia tego. Holz 500 czy 100? Holz 100 chyba. Holz 100, tak. Tylko no... Jest drogie i no, jak jak wam powiedzieliśmy, że tam też są pewne mankamenty tego wszystkiego, no bo wiecie, ciężko już później coś tam zmienić, prawda, tam są rury poprzeprowadzane, można podłączać. No tam już jest wszystko zrobione, no, tam jest... całą elektrykę, no wszystko robią, no ale wiecie, no to jest... Nam wyszło, jak wyszło, patrzyliśmy na tą technologię, wtedy wyszło nam, że taniej jest słoma glina zrobiona samemu. Natomiast teraz to po prostu po temacie. Po temacie jest jak jest.
A można hodować świnie? Mój sąsiad, rolnik Marek od lat twierdzi, że już nie można dla siebie kilku świnek trzymać. Nie można. Znaczy, trzymać można, muszą być zarejestrowane, muszą być ubite w odpowiedni sposób, zutylizowane, muszą być flaczki, muszą być zbadane i możesz. I generalnie wychodzi ci to bardzo źle finansowo. Ale natomiast wiesz, co jesz. O, dokładnie. Jeżeli chcesz na to jakieś, no, mieć korzyści ekonomiczne, to w ogóle bez sensu. Nie namawiamy, ale wiemy, że masę gospodarzy hoduje jakby gdzieś tam bokami, tak żeby świnka nie było widać. I nawet podobno weterynaria przymyka oko, jak jest jedna świnka, wiecie, żeby dać ją zjeść. Bo ale to dla siebie, po prostu budujecie to dla siebie. Ale no to już zależy, wiecie, jak przyjdzie kontrola, generalnie musi być to wszystko jakby z papierami. To takie ryzyko. Tak. Wiemy, że masę hoduje. 2,5 hektara to byłoby księciem. Jak masz dobry pomysł, to wystarczy działka 1000 metrów kwadratowych i można spokojnie żyć. Mati, ostatni rolnik, to napisał. Pewnie Mati. No, 1000 jest mało, ale jakbyś miał malutki domek, typu taki, wiesz, tiny house właśnie, warzywniak, jakieś pionowe grządki, tak. Wiesz, kilka drzewek owocowych. Ja myślę, że no, spokojnie żyć, ale wiesz, 10 kurek, żeby po prostu było kilka jajek. Zwierzęta po prostu potrzebują ziemi. Zwierzęta potrzebują miejsca. Jeżeli jesteście wegetarianami, no to może pewnie łatwiej, to dużo mniej potrzeba. Ale zwierzęta, dla nas to też chcielibyśmy odczarować. To nie to, że my wybieramy, czy wegetarianizm jest dobry, czy mięsożerstwo, no nie o to chodzi. Nie. Chcielibyśmy odczarować. Wegetarianie, bez zwierząt zginiecie z głodu. Także nie można powiedzieć, że ci, co jedzą mięso, robią źle, bo każde zwierzę coś robi dobrego w przyrodzie. Pomijając, że zostawia za sobą kupę, na której, wiesz, wszystko rośnie. Musimy to łączyć, żeby było pełny cykl w przyrodzie. Muszą być owady, grzyby, zwierzęta, pleśnie i to wszystko się gdzieś tam kompostuje, robi i na tym rośnie. Hodowanie warzyw bez zwierząt spowoduje tym, że big chemia, czy jak to się tam nazywa, będzie produkowała więcej tych sztucznych nawozów i będziemy po prostu tak na ropopochodnych. Tak, i to o to chodzi. Po to nam to wciskają. Za chwilę będziemy jedli robaka w cenie wołowiny i mówią nam, że to jest lepsze. No i nasze dzieci, jeśli jakoś nie staniemy oporem do wkręcania się, to nasze dzieci będą jadły robaki. No. Tylko tutaj jest nas mądrość w tym momencie, żebyśmy potrafili tym dzieciom to wytłumaczyć, bo nie wiem, czy będą... No nie wiem, jak ta dzisiejsza młodzież po prostu podejdzie do tej nowego New Order, który jest nam na siłę wciskany. No w szkołach, tak w Stanach Zjednoczonych, no już chipsy rozdają za darmo po prostu z robaczków. I autentycznie zachęcają. Jest promocja. Są kupione gwiazdy, które mówią, że jedzą. Uwierzcie mi, że gwiazdy nie jedzą. Gwiazdy wpieprzają najlepszą masowaną wołowinę i muzyka Bacha tej krówce leci. Mają własnych hodowców wszystkiego i nie jedzą wcale ani trochę, ale nie jedzą owadu. No może tam w jakiejś ekskluzywnej restauracji jako przysmak i taki, wiecie, bajer. Nie wierzcie w cuda. To jest kupione. To jest kupione. Oczywiście. I nagle ona mówi, że je robaki. No, to tak jak było... Cały czas Madonna nie mówiła o robakach, a teraz ona je robaki. Tak? No, nie mówisz, akurat Madonna to taki przykład może z kosmosu. No ciekawe, jakie konto bankowe. Marek, ile macie widzów na zwykłych premierach, bo teraz jest 230. Ja tu widzę 320, ale właśnie na zwykłych premierach mamy tak w granicach 200 osób. Tak. Także no super, że was jest tyle i że wytrzymujecie. No fajnie, tak. Fajnie, bo myśmy się bali, że będziemy do siebie gadać i tu jednego pytania nie będzie zadanego. Tak, co może było dobrze, bo byśmy dłużej pospali na przykład. Tak, ale najlepsze było to, że była awantura zaraz przed. No, Krawia, niech się przyzna. Ja? No jasne, jak to była awantura. Nie, ja nie wytrzymałem, nie mogę, bo było już to, skasowałem, wszystko wy się tam już pisali, były lajki i to pokasowałem od nowa, kurde mi nie szło. No dobra, no. A człowiek jeszcze, wiecie, dużo innych rzeczy i ten, za głośno, to chyba za daleko jest. Ale co za głośno? Poczytajcie, amfora krzewiasta dla pszczół miododajek. Agnieszka, amfora krzewiasta. Powiem ci coś, wyobraź sobie, że kupiłam tą amforę, zasadziłam ich chyba z 10 sadzonek. Natomiast usunęłam ją po jednym filmie, to jest Łukasz Łuczaj, doktor. On to miał nie profesor?
Albo może i profesor, może i profesor. I profesor, nie chcę, i to nie chyba jest... Nie chcę, tak, żeby mnie przekłamała. Łukasz Łuczaj jest niesamowitym człowiekiem i po prostu... Fajnie zakręcony, taki ciepły, przyjemny facet. Ma, taki, jak nie znacie, bomba, kurde. I po prostu przestrzega, mówi, że to jest tak agresywny no, krzew czy kwas, że po prostu każdy to sadzi, bo uważa, że jest bardzo miododajna. Mówi, że są... Wiele innych krzewów, krzaków, dużo większą mają miododajność, wydajność, jeżeli chodzi na hektar czy przeliczeniowe dla pszczół, a to jest po prostu tak agresywna i ekspansywna roślina. Chyba nie jest, jak to się nazywa, nie o nią zima, jak to się nazywa, że nasza... nasza rodzima. Rodzima. Nasza rodzima i po prostu mówi, wystrzega każdego, po prostu brońcie się przed tym. I ja po... No, po obejrzeniu kilku filmów wziąłam, usunęłam to. Adam Esz, czas na magazyn Prądu i Życie, off-grid poza siecią. Adam Esz, na to trzeba mieć pieniądze. My nie uważamy, że normalny zjadacz chleba, nawet średnio zamożny, jest w stanie żyć z off-gridu. Zimę mamy za długą, za mało jest słońca. Baterie, żeby przetrzymać zimę, kosztowałoby cię tyle, że to się w głowie po prostu nie mieści. A mało tego, co by je naładowało. Bo wiesz, że masz nawet, nie wiem, magazyn baterii, które można zrobić ręcznie, taniej, tam powiedzmy kupujesz baterię z Tesli, sam to skręcasz, bomba. Ale życie off-grid dla nas jest praktycznie niemożliwe, chociażby z tego powodu, że chcemy mieć was. No już nie ma off-gridu, musi mieć internet. My jesteśmy tak zdroworozsądkowo podchodzimy, chcemy mieć w miarę jakieś udogodnienia typu zmywarka i pralka. I prąd, i internet, ile możemy, to sami wyprodukujemy, ile nie, pójdziemy kupić. Natomiast co my staramy się robić i was również zachęcamy, żeby szukać producentów lokalnych różnej żywności. Niejednokrotnie żywność jest bardzo dobrej jakości, a cena identyczna jak w marketach wielkopowierzchniowych. I kwestia do zastanowienia. Bo my ostatnio jesteśmy grubo zszokowani, że takie są rzeczy. Poczekaj, bo Gerard tutaj, zauważamy. Tak, tak. Ja chyba jestem dużo dalej, bo widzę, że teraz ja dopiero czytam to, co trzeszczy. A to chyba było już wczoraj, nie? No, widzicie, trochę spóźniony Marcin, jak ze wszystkim. Czekaj, tutaj jeszcze... Aha, pytanie o Marek. Marek, czy mając już zwierzęta, wyobrażacie sobie gdzieś wyjechać na tydzień czasów? Może być. Nie wyobrażamy sobie. Nie mamy nikogo, kto by nam tutaj przyszedł i pomógł, zastąpił nas, chociaż na chwilę. Dlatego wyjeżdżając tutaj na wieś, decydując się na zwierzęta, zdawaliśmy sobie z tego sprawę i to nie było dla nas jakieś po prostu wyrzeczenie, bo my już się najeździliśmy, byliśmy, trochę pozwiedzaliśmy. Dlatego wiemy teraz, że po prostu jesteśmy przybici tutaj, ale to nie jest żadna kara. Ja muszę wyjeżdżać ze względu na rodzinę i wiadomo, do klientów, ale to są takie sporadyczne wyjazdy. No, tak, ja to już chyba mówiłem, że ja to z chęcią bym sprzedał samochód i zaspawał bramę. Nie widzę potrzeby wyjeżdżania, ja to bym mógł naprawdę żyć bardzo skromnie, prawie nic nie jedząc, bo chciałbym mieć więcej czasu dla siebie, dla własnej głowy, do czytania książek. Nie widzę potrzeby tworzenia czegokolwiek, bo i tak ze sobą nic nie zabiorę, oprócz tego, co głupio pokazuje. Może bardziej na serce powinno się pokazać, ale wiecie, bardziej tej świadomości, bo nawet umiejętności jakieś, które posiadam i wiedzę, którą posiadam, po powrocie do domu nie będzie za dużo warta, więc... Po prostu, to nie to, że my nie chcemy żyć, Ale my żyjemy z zwierzątkami, naprawdę to lubimy. Lubimy was, lubimy się pogadać, jakoś tak wydaje nam się, że to tak fajna energia, płynie. To już nieraz powtarzam i dalej tak czuję, fajni ludzie z was jesteście, tak mówię prosto, żeby widzieć wasze fajne buźki, których nie widzę. Tak, Danka Obraz teraz jest prawomorza, tak mi się wydaje. Grzegorz Kwiatkowski, witam, czy długo jesteście szczęśliwymi emerytami, a już miło was się ogląda. Emerytami tak ze mną, o Jezu. Ja to widzę tak, że wiesz, że nie pracujemy normalnie. Sporo czasu, ja już tam troszkę w Anglii końcówkę już nie pracowałem, jakby zwijałem, robiłem remont domu, jakby przygotowaliśmy się do zjazdu, no i tu nie pracujemy
Nie, albo nie mamy nie innej pracy poza tym. Prowadzimy firmy. Tak, ale no wiecie, tu pracujemy, co nie? To tak jest po prostu dzięki temu, że nie musimy gdzie indziej pracować, możemy znacznie więcej energii poświęcić gospodarstwu i YouTube'owi teraz. Zgadza się. Kacze jaja są najlepsze. O tych kaczach już mówiłeś. Tak, i jak króliczki to już. Ty daleko jesteś. Soki będziecie robili z owoców, Agnieszka Milarczak. Tak, mamy taką fajną maszynkę, to się nazywa chyba wyciskarka Angel. I jest świetna do wyciskania soków, przy czym mamy problem, bo my nie pijemy dużo soków. No nie, wcześniej piliśmy, dużo robiliśmy, jak byliśmy w Anglii, marchewka i zielone szły, jakieś takie szpinakowo podobne. No teraz, no jak zmieniliśmy tą dietę, to nie wiem, to... No właśnie, no, napić się można, ale nie chcemy przesadzać. Zobaczymy. Ale najwięcej po prostu dla zwierząt, prawda? Trzymam kciuki z Magdalena Marcinkowska za projekt pszczeli i wykot owieczek. A pszczółki, no, właśnie super. Nie wspomnieliśmy o tych pszczółkach teraz. No czekamy na pszczółki, no myślę, że już... Lepsze przepiórcze. Niedługo będziemy, dogadamy się z firmą, prawda, od której będziemy brać ule. I no, czy tylko pozostaje nam znalezienie rodzin, prawda? Tak. Rodzin, no ule, dokładnie. No, będą ule, to taka następna. Chcę mieć jeszcze świnki i ule i chyba już na razie spokojnie, może trochę więcej gęsi i kaczek nie więcej. Na razie nie. Kaczki mamy, bieguski i mieszańce jakieś, nie wiem, może to są staropolskie, nawet nie wiemy. Miały być wszystkie bieguski, wyszły, że chyba są dwa i podejrzewam, że te dwa to też takie, wiecie, bieguski z dodatkiem co? Mieszane. No, jeden biegus. Nie przeszkadza nam to, jedzą ślimaki. Ale co chcesz od biegusów? Kaczor jest fajny. Kaczor chodzi, depcze wszystkie kaczki, odczep się od kaczuszek. No, kaczki fajne są. Jeżeli młode psy, to, też był ładny. To tylko w miocie wiosennym. Czyli co, przegapiliśmy teraz? A czemu nie na jesień? Co za... Nie wiem, co to, że za zimno będzie wtedy? Ale przepraszam, nie słyszałem to. Jeżeli młode psy, to tylko w miocie wiosennym. Aha. Wiecie, no nie znamy się, a jakbyś no mógł Janusz uzasadnić. Dlaczego? Podpowiedzieć nam. No bo nie wiemy, no nie jesteśmy hodowcami. No, Ania, chcesz dobre ule z pszczołami? Znaczy, tak, chcemy, ale ule to już my mamy załatwione, natomiast rodziny pszczele lub odkłady pszczele, bo myśmy w ogóle chcieli od odkładów zaczynać, bo rodzina już jest za duża i może nam się uciekać, a my chcemy jakby wam pokazać prawdę, czyli co zrobić, jak się mało wie i jak się zakłada ule i tak po prostu... Przeżyjemy razem przygodę, a dlatego rodziny trochę się boimy, żeby nie mieć za dużo pracy z tym i że chcemy, żeby ona się spokojnie ten odkład zamienił w rodzinę do końca roku i dopiero na następny rok powiększymy może sobie tą pasiekę. Chcemy zobaczyć, czym to się je. I tyle. Zapis, Dawid, dziękuję. Nostrzyk też mi dodajny, urzeźnia glebę. Sprawdzę, zapisałam, jak widzicie, mam tutaj kartkę i zapisuję informacje i podpowiedzi od was, za które no naprawdę dzięki wielkie. Marek Ciesielski, cześć kochani, czy będzie można u was kupić kurki? Raczej nie, ponieważ nie wiemy, jak to wysłać. No by trzeba było przyjechać do nas. Ale to no, też raczej nie, ponieważ jest to znowuż praca, my już naprawdę mamy dużo roboty. Ale a które jakby... kurki? Broiler? Znaczy ja rozumiem, aha. No poczekaj, bo ty aha. Może... Nie, poczekaj, bo on już źle myśli. Ja myślałem o kurkach żywych, wiesz, tych co jajka znoszą. Aha. Że my nie mamy hodowli jakby... kurek tak. Żywych, a o brojlery pomyślimy. Tak. Może ale... będziemy wysyłać, bo... Ale wiesz... Nie, wysyłka brojlerów na pewno nie. Brojlerów zamrożonych. A, no to zimą wtedy. Zimą. Ale to zimą, albo tak, żeby było chłodniej, bo jak jest 30, to mam zamrożonego nie... eksperyment, wysłaliśmy naszą mrożoną kurkę i dotarła, cała zamrożona. Więc no, ale super zima. Było, ale zima. Więc latem do tego tematu się na pewno nie podejmiemy, żeby wysyłać. Jeżeli będziecie chcieć, to oczywiście zapraszamy wtedy do nas po odbiór. Ale to będzie lato, bo nasze kurki, no jak wiecie, letni chów. W porównaniu z rolnikami z Podlasia, to nasze wariaty to wyglądają jak zachodnie farmery. Klasa. Julian, no wiesz, zawsze jest tak, że ktoś jest gorszy, ktoś jest lepszy, ktoś jest bardziej śmieszny, ktoś jest bardziej ponury. No tak, wszyscy jesteśmy inni, ale powiem ci, że ja tych z Podlasia lubię i wszystkich lubię. Oczywiście Laszkę lubię najbardziej, bo to jest taki prawdziwy, ciepły... Ja ją tak podziwiam. Niesamowity człowiek, to wiecie, zresztą pewnie znacie ją. No. Ale i Andrzeja,
Płotycz i tam jego Gienka i tą parę taką, ja nie pamiętam, jak oni mają taka, grubsza pani, oni konie hodują i pan taki chudziutki, ci to sobie tam przycinają. Bardzo fajni ludzie, no, tacy mega pozytywna energia, właściwie z nich wszystkich bije. Ale Rancho Laszki naprawdę... Ale Rancho, nie, to jest gruba, to jest gruba, to ale ona ma duże gospodarstwo i od dawna, bo widać, tak, że się zna, tak, ale te serce, co ona, co ale naprawdę, ale tyle, co ona energii ma, ile serca, no jest niesamowitą kobietą, ja ją podziwiam. Poradziliście sobie jakoś z przegryzaniem króliczych klatek. Chyba tak, wiecie co? Dajemy im tyle gałęzi, że po prostu no, wciągają i czasami no, już nie ma jak im czyścić. To te gałęzie jednak utrudniają to czyszczenie klatek, ale pakujemy zabieramy. I wydaje mi się, że się trochę uspokoiło, prawda? Nie malowaliśmy już. Ale dużo nic. Trzeba dawać. Tym, naprawdę, co żrą, to wiecie, ale, garściami ładujemy i uspokoiło. Ale to był taki okres, kochanie, teraz nawet jak po prostu nie tykają, nawet troszeczkę podziwy, one po prostu rosły. Pani, przepraszam, czy ja jestem tak daleko, bo cały czas ktoś pisze o odgłosie. Tiny World pisze, proszę. Czy ja jestem bardzo daleko jeszcze? Ty jesteś bardzo daleko, kochanie. Aha, dobrze. Jesteś bardzo, bardzo. Dobra, to ja się nie przejmuję głosem i czytam sobie dalej. To inaczej, to ja będę na bieżąco. Jeżeli coś jest z głosem nie tak, to dajcie mi teraz znać, że mogła Marcinowi ewentualnie. No, żeby coś... ja coś mógł zrobić, żeby was nie denerwować, bo zrozumiemy, że to jest irytujące. Tak, tak. A, Boże, ogląda na telefonie, no i... Ale to było dawno, może to było dawno. A, mówiliście o pani Agnieszce i panu Jarku. Też oglądam. O, no fajnie, co nie? Tak, no, tak. Super, dokładnie. Czeka na krowę i świnkę. Świnno, czekam na amatorskie ogródkowie, czekam na krowę i świnkę. Świnka na pewno będzie, albo mangalica, albo wietnamskie. Zobaczymy, co nam bardziej nam podejdzie. Natomiast krowy raczej nie będzie, jak wiecie, z polem nam nie wyszło i nie będziemy mieć na nią miejsca, poza tym to już by musiała być też obora. Może kiedyś, jak się rozwiniemy i będziemy mieli chyba już pomoc, bo przy tylu zwierzętach z tak różnych ras i dziedzin, powiem wam, że jest ciężko, dlatego często ludzie się też specjalizują. Cały czas słychać transmisję w tle, jest pogłos, a ktoś pisze, że wszystko jest ok, więc no nie wiem, jak to mam interpretować. Aha. Może słuchajcie, może zależy, coś z głośnikiem albo odbiornik. My nie mamy niczego w tle. Tu jest kompletnie cicho. Cisza. Na żadnym iPadzie ani na iPhone'ie nic nie leci. Tam leci ten live z opóźnieniem. Live leci z opóźnieniem. Z opóźnieniem? No to nie wiem. Ale z opóźnieniem jest live. Czekaj, może. A może dlatego, żeby na telefonie jakoś mam. Ale my mamy tu wszystko jakoś... wyłączone, Klaudia. Tego nie mogą widzieć. Jest pogłos, jakby echo. O kurczę, no to... Czyli coś jest. No dobra, no ale wiecie co, może to echo jest stąd, że ja trochę ściszę, wiecie? I zobaczymy, co teraz będzie. Z opóźnieniem jest live. Delikatnie słychać pogłos włączoną. Ale wiesz, mamy wszystkie głośniki powyłączane kompletnie na zero. U nas jest kompletna cisza. No, także no nie wiem, co to przebija. Mamy nadzieję, że może następnym razem jakoś nam się... I my z tym, ja trochę może ten może mikrofon... Może ja ściszę głos, może ja podgłośnię się, a ty ścisz się, Marcin. No, no dobra. Jest pogłos, u mnie jest dobrze na tablecie. A tablet masz ściszony? Ale my tablet tam... My tak, mamy, słuchajcie, wszystkie głos u nas, bo jesteśmy na trzech urządzeniach, wszystkie są kompletnie wyłączone. My nie mamy nic, tutaj jest kompletna cisza. No dobra. No. Ale może rezonuje budynek. My nie mamy tu wygłuszeń. Wiecie, tu są kafelki, wszystko może rezonować tak, i może tak. Jak no wyciera dobra. Ten głos, to taki jest. Możemy zrobić jeszcze coś takiego. No co, siostryś będzie łapać. Nie, popatrz, jest. Może wiecie, miejsce no trochę może będzie tak. Lepsze. Julian, że polecacie Richarda Perkinsona, Angela w Szwecji, regeneratywne rolnictwo. Tak. Mamy go zaznaczonego. Jak zobaczycie na naszym YouTubie, co tam na dole, jakie kanały polecamy, no to właśnie między innymi jest tam Richard Perkins. Tak. Salatina, Justin Rhodes. Justin Rhodes, jest tak ciekawy. Samo. Mamy kilka takich osób. Richarda Perkinsona, Angela w Szwecji, regeneratywne. Ile mamy kur, ogrody, działeczek Mario Olcia. Ja wiem, mamy za dużo kogutów, mamy 8 kogutów i myślimy, że teraz kur będzie w granicach 60. Wniosek, tak gdzieś myślimy, plus 2 gęsi, 5 kaczek i 5 perliczek, jedna się rozchorowała i musieliśmy ją ubić.
ale ona chorowała już od dawna, coś taka się zrobiła nie za bardzo. Dziękujemy bardzo za wpłatę. Renia. Dziękujemy, Reniu. Dzięki. Winko robicie? Nie, jeszcze winka nie robimy. Zrobiliśmy ostatnio nalewkę, też kiepsko wyszła. Także, co nie jest nalewką? Ta, może zamknij ten okno w tablecie. A czemu? No bo tak, taka sugestia może w ten pogłos. Jak długo jesteście na diecie doktora Kwaśniewskiego? Ile to już będzie, kochanie? No, 4-5 miesięcy? 5? 4 chyba. 4 może. 4. I no, co możemy na ten temat powiedzieć? Wiecie co, no, mi chyba trochę ciężej było. Ja ostatnio w ogóle miałam jakieś bóle, ale to chyba nie z tego względu. Nie wiem, czym to spowodowane. Muszę trochę się czasami napocić, jeżeli chodzi o to gotowanie i z tą książką kucharską. Wiem, podobno można zrobić tak, że do słoików potrawy zabekować je do lodówki i w tym momencie nie masz filozofii, odgrzewasz albo po prostu jesz. Muszę się do tego jakoś no, przyłożyć, przekonać, bo ja byłam taka zawsze, że lubiłam każdego dnia zawsze coś innego. Teraz, będąc tutaj na wsi, to jest trochę niewykonalne. Nie lubię czasu spędzać za dużo w kuchni, bo go nie mam. A Marcinowi, szczerze mówiąc, to on mógłby jeść przez cały tydzień jedną i tą samą potrawę, więc powinnam się trochę no, jakby do niego przystosować i nauczyć po prostu tego robić, prawda? Idę z książką na razie kucharską i patrzę te przepisy, ale no, trochę się męczę. No. Wyjechać, a wyjazdu was nie ma. Aha, z wyjazdem mówiliśmy chyba, prawda? Tak. Przepancerzy poza tym mają swoją florę, robaki, tak raz, Tomas, masz rację, też to słyszeliśmy, mają chitynę te pancerzyki i to nie jest dla nas zdrowe. Ale oczywiście tak, oni powiedzą, to, że jest zdrowe, ale powiedzą, że zneutralizowani chitynę, na pewno jakaś coś tam zostanie puszczone, że uwierzymy, że to jest zdrowe. Ale tak samo niektóre te koloranty, które są dodawane do pieczywa czy coś takiego, to też są robione z robaków. I niestety to wszystko w nas zostaje, my tego po prostu nie trawimy, więc no, jak idziecie na zakupy, naprawdę czytajcie. Ale to może czytajcie. Nam jakieś uczulenie zrobić. Ale wiesz co to będzie, teraz jak będą dodawali te robaki, to nie tyle, że wy będziecie etykietę czytać, ale to będzie napisane po łacinie. Więc człowiek też będzie musiał główkować albo brać telefon i sobie szukać, co w danym składzie, co to oznacza. O, i to też jest sprytny zabieg, że po prostu dla konsumenta takiego trochę mniej świadomego też mi im się napisze po łacinie, konsument nie będzie chciał wyjść na głupa za przeproszeniem i pomyśli sobie, dobra, no to na pewno nic szkodliwego dla mnie. Maria Bienkowska mieszkała w Bristolu, do Wesel Supermer jeździła na plażę. Faktycznie tam nigdy wody nie było, albo było błoto. KMD Bee Farm zaprasza do kontaktu, jeżeli byście mieli pytania w sprawie pasieki, chętnie podzielę się doświadczeniami z Wami, bardzo Ci dziękujemy. Kto wie? Kto wie? O, ja już sobie wypisałam te łacińskie oznaczenia. O, no ja też muszę to po prostu poszukać, chociaż tak mało produktów teraz takich typowo przetworzonych, to naprawdę bardzo mało kupujemy. Nasza dieta jest bardzo może nie tyle monotematyczna, ale no nie jest taka jak kiedyś, tak kolorowa. Niech czas znajduje Agnieszka. Słuchajcie, ja przewijam, bo też chcę być na bieżąco. Przepraszam, jak opuściliśmy. Generalnie no już czat trwa półtora godziny. Wy jeszcze żyjecie. Jezus Maria, słuchajcie, my was naprawdę przepraszamy. My jesteśmy potworni, widzicie, jacy my jesteśmy, jak upierdliwce. Każdy komentarz, no muszę odpowiedzieć. My jesteśmy gaduły, właśnie teraz jak z nami do nas przyjechali, to tak samo, no po prostu godziny leciały. No, godziny. I no niestety tak, no wyszło, bo konieczność ich zmusiła do wyjścia. To jest chyba mankament właśnie mieszkania na wsi, że generalnie my rozmawiamy tylko z sobą i rzadko na zewnątrz, no przez komentarze, ale to wiecie, nie jest taka rozmowa jak teraz. Chociaż i tak mówię, że fajnie by było was tak widzieć i tak wiesz, typu byśmy sobie przekrzykiwali się cały czas. Jesteśmy z Dolnego Śląska. Dolny Śląsk, pobliżej Jeleniej Góry. Wiele razy mówiliśmy, nie podajemy adresu, dlatego że jeszcze nie chcemy, nie wiemy. No tak,
To i tyle. My nie wiemy, czym się YouTube je. Dokładnie. I... Zostawcie to na naszą taką no, ostatnią deskę takie znaczy, tak, no, prywatności. No, to jest, no, 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 właśnie, no, 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 na razie nie wiemy. No, na razie nie wiemy. My jesteśmy, nas jest dwójka, was jest wielu. Nawet przecież, no, że nie chcielibyśmy się spotkać, czy też chcielibyśmy się, ale nas jest dwójka, was jest wielu. Jeśli na przykład codziennie ktoś nam przyjedzie, my nie możemy fizycznie naszej pracy wykonać, z której my żyjemy, czyli zwierząt oprawić. Później po nocach zajwaniamy. Mieliśmy gości, to słuchajcie, myśmy do późnych godzin wszystko pucowali, sprzątali, układali, no bo nie wszystko jest idealnie. No jak to na gospodarstwie, wiecie, no trzeba zrobić pilne rzeczy, człowiek jest zaorany, to gdzieś coś rzuci, a później pójdę, podniosę. Albo mieliśmy 3 dni temu króliki czyszczone, no ale one już nasrały, a goście przyjeżdżają, żeby nie powiedzieli, że jesteśmy brudasy, no to odnowuż te czyszczenie. A czy szczególnie inaczej, jak z miasta ktoś przyjeżdża, to no, nie wie tak, jak to jest. Nie wiedzą. To niektórzy no, rolnicy, no to wiecie co, wiecie jak to jest. No to wiecie jak to szczególnie jest. Przy zwierzętach, to nie jest tak proste chyba jak tak. Warzywniak. No. Tak, znaczy, tak, ja nie wiem, czy warzywniak jest prosty, ale nie, takie, to jest, nie jest takie brudne, no to jest na kupa. Ojejciu, u niektórych live trwa 4 godziny. Nie, sorry. Nie. Nie. Nie, 4 godziny poważnie? To co oni tam robią? Tańczą? Piją? Nie. To może nie. Tych patoli takich? Nie, ale nie. A propos, wiecie co, ja nie rozumiem. Naprawdę, jak można nagrywać live'y, albo w ogóle takie emisje, takie filmy wypuszczać, jak ludzie no, są nieszczęśliwi, to są chorzy ludzie, z przypadłościami, no, czy alkoholicy, czy nadużywają narkotyków, a ktoś jeszcze czerpie korzyści materialne z tego i kupuje im używki. To jest, wiecie co, to jest niehumanitarne, to jest po prostu, no, nawet osoby oglądające to powinny się wstydzić. Ja tak uważam, to jest... No... My mieliśmy opinię, że a co ci to przeszkadza? Przecież oni wiedzą, co robią. Nie, oni nie wiedzą. I, oni są chorymi ludźmi. I, no, powiedzmy, że tacy, jak to się mówi, ociężali. Ociężali, no, to no, się tak, mówi, tak, że wiecie, no... I oni ale to nie jest tak, że... Bo też mówią, co ty się przyjmujesz alkoholikiem, lubi chlać, daj mu wódkę, to przynajmniej się nie będzie trząsł. No nie, bo ja przykładam rękę do tego, żeby on się... Że czuje, że mu jest łatwo, dostał łatwo, nachleje się. Tak samo jak uważam, że osobom naprawdę biednym powinno się zapewnić wannę, powinno się dać nowe ciuchy, ewentualnie dać bułkę, ale nie pieniądze. Oni nie radzą sobie z pieniędzmi, tak, to jest cały tak. Problem. I jeśli już chcesz pokazać tego, to przynajmniej mu na ten dzień pomóż. No, ale... Ciężko jest z pomocą, nie... bo oni tu mają coś tak. Nie są aspołeczni, no ale w społeczeństwie sobie nie radzą, mają duże jakieś problemy. I dawanie im cały czas ryby zamiast wędki pogłębia te problemy. Ale gorsi są ci, co kręcą za pieniądze. Ale no, a nie, no ci patole to jest, jeszcze płaci, znaczy gorsi ci, co płacą tym, co kręcą tak, takie patologiczne tak, firmy. Tak, ciężko jest z pomocą, bo Boże, 5 miechów nad Jesie Kwaciewskiego i żyjecie. No jeszcze żyjemy. I mamy się dobrze. No jak widzisz, no, czy schudliśmy, nie schudliśmy, normalnie chyba waga, czy może schudłeś? Ja troszkę schudłem, trochę mi z bebecha zeszło. Może mniejszy brzuch masz, albo więcej się ruszasz, no, jedno z drugiego. Też nie lubi codziennie to samo, no właśnie tak, kobiety lubią zmiany, a ja bym schabowego mógł ciągnąć non stop. Mi tam nie przeszkadza, albo kaszankę, albo coś, znaczy długo, może w ten sposób, tak. Nie przeszkadza mi to. Bardziej przeszkadza mi głód. Niż to zawsze był ten problem, że Klaudia coś wymyśliła, ale to kiedyś. Ale później na mnie zwalała, że tobie ciągle trzeba coś nowego. Ja już nie mam pomysłów. A ja ciągle mówię, no to usmaż tych kotletów na 5 dni. A dla mnie kotlet, ciągle kotlet, kotleta goni, no zagania. No i mi się nudziło. Tak jest. Bardziej przeszkadza mi głód. Dziękujemy. O, brawo Julian. Ja też nie radzę sobie z pieniędzmi, wszystko żonie oddaję. No ja tak samo. No się to ma, wiesz jak się fajnie żyje, bez komórki, bez tego, krawie wystawiam na pierś, ale ona jeszcze lubi wyjechać stąd od czasu do czasu. Tak, no ale no to ja dostaję obszał, a ja tam nic nie wiem. Ja tam prosty wsiok jestem. On żyje beztrosko, wszystkie urzędy, wszystkie papierowe rzeczy, to wszystko na mnie jest, wszystko ja muszę tym się zajmować, a on po prostu... No, Klaudia, trzeba załatwić. Niedługo Scotia beztropian będzie najzdrowszy. Z tego wszystkiego, co oni nam oferują. Pozdrawiamy Igor Banaś z Miechowa Małopolskiego. Proszę?
Pozdrawiam, to mówię, że pozdrawiam kogoś. Amberku też pozdrów. Dziękujemy bardzo. I to wpłaciła właśnie z... No to jest ciekawa sprawa. Dajcie teraz, tak. Aha. No to się podjarałam. No ja cicho siedzę. Tak, lavendel, jak to się czyta? Ojejcie, nie wiem jak to przeczytać. Uckermark. Lavendel Uckermark. Uckermark, dziękujemy w ogóle za wpłatę i... Wspaniali ludzie, my dostaliśmy od nich paczuszkę. Tak. Paczuszkę mamy nierozpakowaną, dlatego że chcemy się pokazać wam, co oni robią. Ale słuchajcie, ja są tak naprawdę... zakręceni jak my, albo bardziej. Bardziej. Słuchaj, polecam wam, zachęcam was, wejdźcie na tą lawendę Uckermark. Zobaczcie, przepiękny... Podaj proszę cię, Julia, podaj proszę swój link, ale do tego polskiego filmiku, pokazałaś, bo tam jest o tobie opowiedziane. Myślę, że to jest taka bardzo ciekawa historia. Odważna kobieta wyjechała do Niemiec i została właściwie za dziećmi, została rolnikiem i lawendę, i z lawendy robi cuda, cudeńka, a i zajmuje się jeszcze końmi, która już po prostu widać pełną koni. Miłość w jej twarzy, no, bardzo przyjemny, ciepły człowiek. Tak, aż się zakręciła, po prostu, no naprawdę. I dobrze filmy nakręcone, dobrze, nie chyba profesjonalnie, bo aż to takie, nie są długie, bo to są bardziej takie reklamówki, więc naprawdę zapraszamy. Naprawdę. Podaj ten link, jeśli możesz. Tak, to przepiękny. Ile macie ziemi? No mamy teraz, no już będziemy mieć 2,5. Tak, i chyba tak zostanie. Tak, i tak zostanie, no bo już... No, tak, jak wiecie. No jak wiecie, nie będziemy się powtarzać. Pasza dla kuchnie.pl. Marcin, a czemu ty kuchnie.pl, kochana czy kochany, nie piszesz komentarzy? A co? Śmieję się, no nie, tak sobie ten... Kogo obszaliłeś? Nie, bo pyta się, ile kosztuje taka pasza, komentarza nie chcesz napisać. Mówię ci, ostatnio bo ja mam taki kosztorys zrobiony, bardzo porządnie zrobiony kosztorys. Wpisuję sobie co ile tam, wiesz, w gramach to wychodzi. Ostatnio kosztował mnie 55 zł za 25,5 kg paszy. Natomiast Amadeusz polecił nam, i bardzo słusznie, dodawanie tymianku, oregano oraz drożdży paszowych. My teraz to dodajemy, nie wiem jak się zmieniła cena, podejrzewam, że skoczyła do góry, natomiast przede wszystkim nasza pasza jest zajebista, zrozumcie to. Ci co hodują kury, nie mówcie mi, że macie lepsze, czy macie ten... Kury dają dużo jajek, kury generalnie są zdrowe, jak się nie upieprzy, tak jak myśmy upieprzyli, i jajka są bardzo, bardzo smaczne. Wiele osób nam to mówiło I to nie, to jest trochę przechwałka, ale chcemy wam dobrze zrobić. Jest dużo roboty przy tym, jest mankament, bo trzeba dużą ilość różnych składników trzymać. Natomiast pasza jest dobra. Jest dobra. I nie myśmy ją wymyślili, mówiliśmy, to jest skór, Krzysztof, skór intensywnie ekologicznych. My tam mamy swoje twisty, bo dodajemy probiotyki, sorgo, proso i takie tam mieszanki, plus to oregano i tak dalej, to są nasze. Natomiast ona jest badana, ta pasza, i zrobiona z technologami żywienia drobiu. Wiecie, to jest dobra pasza. Nie kupna. Lepszej nie mogliśmy znaleźć. Szczerze i uczciwie. A szukaliśmy. Mamy lepszą, ale jest bardziej oparta na kukurydzy i soi, co nam nie pasowało. Tak. Och, ale powiedziałem ci, ty kuchnia.pl. Nie przejmuj się, mój stary zawsze musi tak. Nie no, chyba wie, już widzi. Tak. Dlatego w miocie wiosennym z jesiennych trudno się sprzedaje, bo sprzedaż wypada w zimie. Kompletnie nie mieliśmy pojęcia. Ja już w ogóle nie myślałam o tym, jeżeli chodzi o sprzedaż małych. My oczywiście, jak będziemy mieć małe psiaczki, to wam sprzedamy. Kto chce Azjatę? Nie, poważnie mówimy, będziemy sprzedawać Azjatę. W dobrych cenach, dobrej jakościowo geny, ale my pięciu czy tam ilu się urodzi, to nie. My chcemy jeden, dwa może zatrzymać? Ja myślę, że jednego może zatrzymamy, no bo wiecie, no taki pies też je, no to nie ukrywajmy, to kosztuje, prawda? Przydałby nam się jeden, żeby po prostu te drugie pole, gdzie będą kozy i owce, tam po prostu jeszcze był pies, bo Azja z Thanosem podzielili się rewirami. Świetne psy, matko, nie wyobrażacie sobie, nietrenowane. Dwa psy, jeden był, obganiał całą działkę. Dwa psy podzielili się rewirami, dzieje się problem, są dwa. Tak.
A pomyślcie, jak macie trzy, a pomyślcie, jak wy chowacie go z kurami i on tych kur będzie pilnował, a ich nie uwali. Niesamowicie fajna, obronna, taka pastersko-obrończa rasa. Tak, taka stróżująca. Stróżująca. I wiedzą, co mają robić. Wiedzą, co mają robić. Jesteśmy zadowoleni. Dlatego, no, będą młode, jak będziecie chcieli, to oczywiście zapraszamy do kontaktu. No, ale teraz już wiem, dlaczego właśnie ktoś pisał, nie ktoś, tylko tutaj przepraszam bardzo, Janusz. Hodowlę Patryk Kryszkiewicz. Macie plany na powiększenie hodowli kóz? Nie mamy i od razu mówimy, nie chcemy mieć więcej kóz. Kozy, które teraz się urodzą, zostaną sprzedane lub zjedzone? Nie, no. No tak. Sprzedane. Będziemy starać się je sprzedać, tak. Ale jak będą kozły, a kozłów się słabo sprzedaje, bardzo duża możliwość jest, że kozła zjemy. No, my jesteśmy mięsożerni. Uczciwie mówimy. Tak. Natomiast matki zostaną obydwie i obydwie owce zostaną. Czarna owca również jest prezentem i ona zawsze była traktowana jako dodatek do naszej diety. Tynka, dziękuję. No, mamy jeszcze spóźnialskich, Przemek dzisiaj spóźniony. No. 326 osób i się trzyma. Wiadomo, że niektórzy tam mdleją i jazzami, ale powiem wam, że no grubo, jak na tyle czasu, że siedzicie z nami. Fajnie byłoby was usłyszeć. Wiem, że już Marudza trochę, ale brakuje, ona się bawić chce. Amberku, co ty się dopominasz? Tak, kocyk przyniosłaś, wiem, pieszczoszku. Czy macie na, Marek, czy macie na myśli słynnych bezdomnych z Ełku? Oni chcą być bezdomni, tak jak wilk nie chce zostać do momentu. Nie wiemy, o kim mówisz. Nie znamy. I tam obchód zrobić do koni. No tak. Goń, to tam pozdrów nasz, pozdrów tak, odraz. Tak, wszystkie twoje koniki. I ciebie oczywiście. Chociaż imię kozłowi nie dawajcie, bo słabo będzie się jeść. No, jesteśmy bardzo emocjonalnie związani z tymi naszymi kózkami i z tymi owieczkami, które mamy. Ale zdajemy sobie sprawę, co my robimy, jakimi ludźmi jesteśmy i jak to się zakończy. Tak, kury nazywaliśmy Krystyny, ale no... Krystynki, no tak dla jajca, nie? No, przyjemnie było wtedy. Żeby tak, ale generalnie tak, to dla was mówimy Krystynki, a dla nas są kurki. Kurki, zawsze wołamy kurki. Tak. Króliki to pasztety. I maćmy zawsze niewypaszoną gębę. One nie są do gmerania, my staramy się je, ale też to nie mamy czasu. Staramy się czasem, wiecie, no one wiedzą, że są karmione, nie wpadają nigdy w panikę. Bardzo dobrą metodą jest generalnie czasami pogłaskać królika, zawsze chociaż te 3 sekundy, 4, za każdym razem jak karmicie. Później ubój jest lepszy, królik się nie zdąży zestresować. Nasze się lekko stresują, nie wpadają w panikę, ale lekko się stresują, ale pewnie jakbyśmy jeszcze więcej czasu poświęcali, tak byśmy wyciągali z tych, to kompletnie by nie było stresu. Co tego, i sposób uboju mamy bardzo fajny, ale to jest na internecie wyszperany, nie będziemy o nim mówić, ani nie będziemy pokazywać procesu uboju. Ja bym chciał przepchać, żeby pokazać skórowanie, ale mamy pewne ciekawe tematy, ale... Znaczy, no nie, tego nie będziemy wam pokazywać, my rozumiemy, że jesteście wegetarianami, to szanujemy. Niektórzy, i może nie chcecie na to patrzeć, oczywiście, to są już takie szczegóły, że... Osoba, która chce się nauczy, a może niekoniecznie my musimy to pokazywać. Zgadza się. Tylko no po prostu też nam żal było pewnych, no chcieliśmy zutylizować jak najlepiej, źle powiedziane, przepraszam, króliki, które mamy, że po prostu jak najbardziej naszemu gospodarstwu się, przyczyniły do naszego rozwoju. Zutylizować go jak najlepiej, Boże, brak mi słów, przepraszam. Tak, zutylizować to brzydko może zna. Brzmi. Chodzi o to, że mamy sposób na wykorzystanie królika w całości, tak, żeby to, że oddał za nas życie, nam najbardziej się przysłużyło, żeby nic się z tego nie zmarnowało i o tym zrobimy film i jest fajny. Chyba. Będzie. Chyba. No kolacja zjedzona, Anna już kolację zjadła. Jaką rasę posiadamy owiec? Są to dorpery. I, typowo mięsna. A czarna to mieszanie z dorper z Kamerunem. Tak. Ale będziemy tylko dorpery. Ale będziemy tylko dorperów. Bardzo polecamy tą las.
Przepraszam. To znaczy, nam bardzo polecano tą rasą. My oczywiście no, nawet nie mieliśmy przyjemności spróbować. Ale bardzo dobrze się tłuszcz rozkłada po całym mięsie, nie czuć tak. się barana w baranie. Dokładnie. Nie trzeba jej golić. I właśnie mięso jest, to jest jedno z najwyższej jakości mięsa, to można sobie poczytać. Nie ma podobno tego takiego tego zapachu smaczku. Specyficznego. Właśnie mięso ten... jest droższe. Ale znowu coś za coś. To jest drogie zwierzę generalnie. Tak. To jest drogie zwierzę. To nie jest owca za. Nie wiem, ile ta owca kosztuje, ale. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Rozkłada po całym mięsie, nie czuć się barana w baranie. Nie trzeba jej golić. A u mnie każdy królik ma na imię pasztet. No nie, jesteś sam. Dziękuję, to witam w gronie uczciwie nazywających swoje zwierzęta. Tak, 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 tak. Traktujemy je dobrze. Ale wiecie, one nie rozumieją naszego języka i nazywamy je tak, jak nazywamy. Marcin, dlaczego nie można napisać komentarza, tylko czat jest do pisania? Wiecie co, my nie... A, nie wiemy. Ale my nie wiemy. Nie wiem, może po skończonym dopiero, wiecie, komentarz można pisać po skończonym live, bo to live. Słuchaj, ja bardzo wam dziękuję za pytanie. Oczywiście zapraszamy do komentowania. Jak skończymy live'a, zobaczcie, on się live się trochę tak jak u Jackowskiego, bo czasami go oglądamy, to tak. On ma live'a, czy ma komentarze? I później się, wiecie, tak już przetwarza. Ojej. No nie wiemy, nie wiemy. Ojej, dopiero z roboty Zigzag wróciła. Ale nie, to może ja znowu jestem strasznie daleko. Nie jestem strasznie daleko. Nie, no wydaje mi się, że tak. Wegetarianom świadomie nie przeszkadza ubój na własny użytek, a przemysłowa hodowla i bezsensowne dziwienie, transfer, brak higieny, etyki, sąd choroby wściekłych krów, pryszczyca, gorączka, krwotoczna. Oczywiście, pamiętacie w filmie ostatnim, jak jechaliśmy z grządkami podwyższanymi, pytaliśmy właśnie, co to są te kołchozy, co oni tam po prostu, no tak to można nazwać, kołchozy, bo tak to wyglądało. I mówiliście, że to kury. No, jak to wyglądało? Irek Nowa kupię kołacz w tym czasie. Aha, ja tu trajkoć mam ten dobra, przepraszam, śmieję się z tych waszych świetnych komentarzy. Przepraszam. Tak, tak, tak. No, cieszę się, że niektórym wegetarianom to nie przeszkadza, ale tak jak no widzicie, no pewna etyka w hodowli zwierząt, no fajnie by było, żeby było to nagłaśniane. Nie tylko to, że my konsumujemy mięso i odbieramy życie, ale to, że my po prostu w jakiś sposób podchodzimy do tych zwierząt, że oddajemy im nasz czas, miłość, poświęcenie, troskę i po prostu no niestety jest taki no cykl życia, że no później następuje to, że no my je konsumujemy, ale z szacunkiem do nich podchodzimy do jak największą i nasza wiedza pozwala i słuchamy, niektórych tak. się nie słuchamy, ale to wiecie, no to jest też nasza hodowla. Taka hipokryzja, to niektórych właśnie. Pójście do supermarketu i z półki wziąćcie zwierzątka. Mordowanego przemysłowo zwierzaka, który nie tak, widział tak, bardzo tak. często słońca. A później pójście do gospodarza i powiedzieć mu, że się brzydzę, bo to twoje. No to trochę takie no, słabe. Szczególnie, że wiemy, no i to nam osoby, które od nas kupują, słuchajcie, chwalimy się i to nie jest ściema, nie jest to ściema, mówimy wam uczciwie, że mamy bardzo dobre opinie o naszych produktach, na razie, to są brojlery i to są jajka i to są króliki i no coś chyba to znaczy, no, że się staramy i że jakoś ten królik czy ten brojler jest dobrze hodowany. Pewnie, że pewnie można lepiej, no ale w porównaniu jak ludzie są przyzwyczajeni do jedzenia tych sielskich, pięknie opakowanych, zdechłych kur, ściapcianych, wysuszonych, takich wiecie, takich zmarszczonych, mimo że mają dopiero 1,5 kg, nasze 1,5 kg to mają po 3 tygodniach. Tak, rozumiecie, tak, po tak. czterech może. To wiecie co wy jecie? I to padło, to po prostu było chore, było na szybko ubite. Kura taka 3-miesięczna, nasza ma 3-3,5 kg. On jest jak inny, znaczy jak inny, ktoś się śmieje, ale. Nie, no. Wiecie, jest wielka. Ludzie na początku, jak widzieli, mówili, ojej, co to jest? Dziewczyny mnie zobaczyły, były po prostu zszokowane. Powiedział, Klaudia, weź mi to po porcji, mi się do zamrażarki to no, nie zmieści. Znajomy mówi, słuchajcie, jak ja to zobaczyłem, mówi, gula mu stanęła, ale taki kumpel, wiecie, dobry nasz tak, kumpel. Mówi, ale szczerze nam powiedział, za co zawsze dziękuję. Tak, ale zamówił najlepiej 20 kur. Nie, na 30. początku 30, ale później ostateczny rachunek. Bo zmarł, zamrażarce się nie zmieściły, tak, bo no, każdy myślał, że dostanie takiego tak. oseska kilogramowego. Cicho bądź. No, ale najlepsze, bo rozmawiałam z facetem. A wiecie, jak to z facetem? On nie miał wyobrażenia, on nie gotuje, on w kuchni się nie obraca. Akurat w tym przypadku.
Ja przyjechałam z tymi kurami, ta jego żona mnie zobaczyła i za głowę się zobaczyła. Klaudia, coś ty zrobiła? To znaczy nie ja, co on zrobił, jej mąż. Mówi, gdzie ja to wszystko wsadzę? On nie miał zielonego pojęcia po prostu, jak to wyglądało. Te kury, no roziły jej się 4 dni. 4 dni zamrażarka chodziła non stop. No tak, no przecież wiecie, to dużo kilogramów po prostu, mięsa. Tak, na szczęście. Dobrze, że się stało, to jest mega świeże. U nas trafia od uboju. Trafia, my to chłodzimy, nie mamy chłodni, więc mamy, ale mamy wodę głębinową, ona ma chyba 4-5 stopni, jest potwornie zimna. Mamy potężne bale na 750 litrów wody, takie na wino, bo to jest potężne z atestami tymi. I momentalnie po uboju jest czyszczona całkowicie i wrzucana do tej bali, gdzie ciągle bieżąca woda jakby nie daje się jej podgrzać. Więc bardzo szybko jest schłodzona do dobrej temperatury. Później wyciągamy, pakujemy do plastikowych, styropianowych pudełek, no, gdzie jest lód i rozwozimy po klientach, czyli to jest mega świeże. No, my jak zaczynamy, oczywiście to, co nie sprzedajemy, od razu zamrażamy. Zaczynamy o 6 rano i skończyłam o 10 w nocy. Rozumiecie? Klienta. 90 kur. Tak, więc broilery. No w ten sam dzień. Dobra, wszystko. I teraz co mówiłem, pamiętacie, mówiłem, że go ścisnę, bo jak zobaczy, wiecie, to wygląda inaczej, to ma inny kolor i to wygląda inaczej. Jak zobaczył mój ścisnął, ale mówię, nie no, spróbuję, bo widziałem filmy, no wydaje się sensowne, jak nie to, to co? Ale mówi, jak spróbował, mówi, Marcin, momentalne uzależnienie, my teraz nie wiemy, co zrobić, jak nam się kury skończą. Wiesz, na zasadzie, my nie chcemy kupić kury w sklepie. Cena nie jest istota, nie chcemy tego jeść. Taka jest różnica i uwierzcie mi, jest taka różnica, ale są to nie, pyszne, pachnące. Ale to nie tylko... A kości, kto lubi szpik wysysać jak ja, zapomnijcie, że z tej kury zgnieciecie, naprawdę zęby sobie można połamać, są tak twarde kości. Ale kochanie, to nie tylko oni, dziewczyny się pytają, kiedy kury? No nie, generalnie jest fajne, dla rolników polecamy. Tak, pokazujemy wam co i jak robić, nie po to, żeby trzymać wiedzę dla siebie, tylko żeby wam lepiej było. Lubuskie Angusowo też to robi, tak. Bo to są dobre kury. I kupujcie od rolników, naprawdę. Dajcie nam zarabiać, bo nam, rolnikom, dajcie zarabiać ci, co nie kupują, bo lenistwo powoduje to, że my znikamy z rynku. I powstają supermarkety, I ceny mają, i ceny bardzo często mają mocno zbliżone do naszych. Tak, a zapadlinę. Tak, ale przez to, że wyeliminują takich małych rolników, później dają wam, oferują taki monopol, to co oni mają. Nie ma uzależniają was od... Pewnie wielu wie. To zawsze przy Wyłączcie ten telewizor, bo przecież słabo słychać. Halina Bąk, my nie mamy nic włączonego, żadnego telewizora. Widocznie tak jest. Następnym razem obiecujemy, że mamy znacznie lepszy mikrofon niż ten, co jest. Ja mam głos, tu może echo walić. A tutaj masz wyłączone? Nie, wszystko jest włączone. Ja też nie ma... mam wyłączone. No przecież nic nie słyszymy. No. Popatrzcie, cicho. Macie echo? Nie możecie mieć. Nie wiem. Może ten mikrofon jest kiepski. Mamy lepsze, takie typowe do dialogów. Jak tutaj zapniemy, ale to troszeczkę system muszę zmienić. Jak mi się to uda, będzie lepiej. A no, można wiedzieć, po ile sprzedajecie brojlery. Sprzedawaliśmy je po 27 zł za kilogram. Tak jest. I nie wiemy, czy utrzymamy tą cenę. No, nie wiemy. W następnym roku. No. Natomiast tak, zdajemy sobie sprawę, że jest o te kilkanaście złotych droższy niż sielski. Ale to nie... Proponujemy spróbować, zrozumiecie różnicę. Tak, tak, Powiem więcej, wydaje nam się, że nasz królik jest bardziej syty. Syty, jak to kura, powiedzieć? Kura czy królik? Kura. Że zjesz kurę i szybciej będziesz pełny. Te mięso jest gęste. Tam nie ma wody. Nie wiem. Właśnie, przede wszystkim. Te kury leżą na tych podpaskach i tam woda, one całe są wysuszone. U nas masz pełnego, pięknego kuraka. No tak, no nie jest szpikowany. Jakość. Nie wiem, tłumaczę się z jakości. To jest tak jak Mercedes i powiedzmy, nie wiem, maluszek. No jedno i drugie dojedzie, jedno i drugie jest samochodem. Różnice sami sobie tego. Tak. Zakładki do swojego live'a. Czy nie mamy na komputerze włączonej zakładki do swojego live'a? Zakładki? A co to jest live'a? Co to jest zakładka live? Aha. A jak ja to wyłączę i mi się czat wyłączy? A może ty? A wyłącz to. Dobra, robimy eksperyment. Wyłączasz zakładkę. I co, jesteśmy, powiedzcie teraz? A tak? Live streaming.
No bo jak wyłączysz, żeby... chyba jest. Tak, to może to... Pozdrawiamy Szczecin. Nie, są dalej, piszą. Tak, to Aniu... U nas po 36, Aniu? Ale poczekaj, 36 zł za kilogram? Za kilogram? Czy za... Bo my mówimy o kilogramie. Bo my mówimy o kilogramie, no to 36... To oczywiście tuszki. Tak, no bo tak to, no to by było sporo, prawda? Wyłączyłeś... Jest okej, super. Co wy gadacie? O Jezu, tyle naprawdę? Czasu! Tyle czasu! Ale mówili, ktoś mówił, że może mamy coś, ale wiecie co, ja myślałem, że głos jest wyłączony, a to my jak was to? Przepraszamy! Przepraszamy was. O Boże. Ale już wiemy, no wybaczcie, kochani. O, wybaczcie, no ale dzięki za wytrwałość. Tak, i powtarzanie, że źle i generalnie. No my to takie zieloni jesteśmy, no widzicie, no na nasz pierwszy raz i dlatego. A, pisałem chyba 5 razy. Wiem, ale nie wiedzieliśmy, co mamy. Ale właśnie, bo i. Bo... Nie... No dobra. No dobra, miałeś rację, zrypaliśmy. Hurra! Tak, to pod koniec live'a, bo myślę, że chyba już nie będziemy tak was męczyć. 350 osób. Jupi, 48, wow. Rekord przyziemnych ever. To więcej się nie powtórzy. Ale jak widzicie, nie są obiecanki cacanki, no Marcin. Skoczyłem. Skoczył. Później pomyśleliśmy sobie o live'ie, więc jesteśmy. No wywiązujemy się z tych obiecanek. Wiecie, co było najciekawsze? Ja to już wielu pisałem komentarzom, ale pewnie nie wszyscy wiedzieli, że ja myślałem, że wejdę. Chciałem coś śmiesznego powiedzieć, no bo jestem gadułą i wiecie, no coś poszpanować, jaki to ze mnie zajebisty. Wejdę do wody, jeszcze sobie powiem śmieszny kawał. Nie dało rady. Przysięgam wam. Przede wszystkim woda zimna nie jest zimna. Ona parzy. Jest tak zimna, że aż parzy. I odszedłem, widzieliście tak trochę, a nie, byście nie widzieli. Nie, nie widzieli. Rany mam, w niedzielę zrobimy, ja kawałek odpłynąłem, bardzo blisko, no nie wiem, z 2 metry. No tak. I wiecie co, spanikowałem, że stracę siły i nie wejdę po tej drabinie z powrotem. Ja czułem, że mi nie pracują ręce, po prostu wszystko wstawało, kuźwa. Mówię, nie, później wrazłem jeszcze drugi raz, bo jestem twardziel, ale 2 minuty, jak ludzie wytrzymują, nie wiem, to już jest chyba zahartowanie, bo ja tak z 30 sekund może, nie? Ja, niesamowite uczucie. Każdemu polecam i nie kobiecie. No ja się nie zdobyłam, ja latem mogę popływać, ale nie teraz, nie, dziękuję. A co z tą rejestracją kur? Nie. Nie ma rejestracji kur. Nie ma rejestracji kur. Proszę się nie bać, nie tak, wiem kto to napisał. Trzeba tam doczytać. Renata Figiel nas wita. Renatko, my już chyba będziemy kończyć niedługo, bo przecież nie zrobimy rekordu świata. I także tyle. Ale i tak nam się podoba, fajnie. No to tak trochę, mamy takie doły, ale teraz znowu się ożywiłem. Nie wiem, bo chyba patrzę coraz częściej na Klaudię i się ożywiam. Jaki komplement. Komplement, może będzie dzisiaj całowanie. Poczekaj, jeszcze daleko do tego. Pozdrawiamy ze Szczecina, przepraszam, Szczecinek zmieniłem. Remigiusz Śmietana, siema. Po ile sprzedajecie jajka? My sprzedajemy teraz jajka po złoty 70, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy nam to się... Znaczy no, zarabiamy na tym, ale no zobaczymy, jak długo tą cenę utrzymamy. To nie o to chodzi, że jakoś tak horrendalnie ceny poszły tych komponentów, ale po prostu no... Bardzo dużo, przy tym co my robimy, wszystkim przy czym co my robimy jest dużo pracy. Jest po prostu dużo pracy i jakby mierzymy w bardzo wysokiej jakości produkt, który no po prostu, no jakby, przepraszam, że tak powiem, ale no nie każdy będzie mógł kupić. No to no nie są jajka za, nie wiem ile teraz najtańsze jajka kosztują, za 10 zł w sklepie, ja nie wiem ile kosztują jajka. Nie wiem. I jakby, no widzieliśmy na przykład ekologiczne jajka w Lidlu za złotych 50, 15 zł 10 sztuk. Sorry, no nasze jajka, no dobra, może certyfikatu nie mają, ale o niebo są lepsze, także... My też musimy się cenić, bo tak człowiek te grosze ściubia, my jeszcze do domu zawozimy, rozwozimy, że no tacy jesteśmy dosyć, no musimy uważać na nasze finanse, no, my tak, pracujemy, tak. Mamy bardzo dobrej jakości produkt, potwierdzony przez naszych klientów, wszystkich, jedna osoba nie zamarudziła. A zobacz. Dlatego uważamy, że no to ale są grosze produkty. Ania faktycznie mówiła 36 zł i tutaj jeszcze Elżbieta Stachura. Ja sprzedaję po 35 zł. I za kilogram ciągle mówicie. Za kilogram mówicie kobiety. Proszę was, napiszcie nam, proszę, czy to chodzi o kilogram, bo myślę, że aż wierzyć nie chcę. Powiem wam, że my jako młodzi rolnicy, my też się tego uczymy i też nie chcieliśmy
nie wiem, jakoś tak tych cen tak śrubować, bo oni też no tak, może nie tyle skromnie, ale no nie widzieliśmy, co odnieść się do cen w supermarketach. Bo w supermarketach, jak my dawaliśmy za kurę 27 zł, a w supermarkecie mają za 12, no po prostu nam się no słabo robiło, że to jest taka duża cena dla klientów, ale też wiedzieliśmy, ile nas to kosztuje. Ale jak wy mówicie, że to 35 zł, no to jesteśmy zdumieni. Swojskie jajka, a jajka ze sklepu był... Tak, nam się wydaje, wiecie, i też chcielibyśmy zauważyć, Kapar napisał, swojskie jajka, jajka ze sklepu Bu. Oczywiście, ja gdzieś to komuś chyba jakiś komentarz pisałem, zwracajcie uwagę jeszcze, co to są za jajka, bo są jajka, moim zdaniem najgorsze to wiadomo, no, są sklepowe, są słabe, te jajka są słabe. Następne jajka, jak ja bym to dzielił, są jajka zwyczajnego gospodarza, typu pszenicę rzuci, kura stoi na klepisku, I ten. Następne jajka są takie, że już są wybiegi i na przykład jest pszenica i coś tam jeszcze, wiesz, ziemniaczki, coś tam swojego dorzuci. Znacznie lepsza jakość. I później jest jakość nasza, uważam, czyli zielone pastwiska cały rok, bardzo dobrej jakości pasza, ale ja nie mówię, że my jesteśmy najlepsi. Nie. Może być jeszcze lepsza, ja nie wiem, ile by te jajko wtedy musiało kosztować, czyli wszystko masz od takich rolników, brane gospodarzy, którzy ekologicznie na przykład jeszcze mają pszenicę, ekologiczne owies, ekologiczną kukurydzę, ekologiczną soję, ekologiczny tymianek, oregano i tak dalej, wiesz, typu, że macie certyfikaty, powiedzmy, na wszystko, no tak, wtedy to był już jakiś rodzyn, naprawdę, ale no wydaje mi się, że jajko, nie wiem, ile musiało kosztować, dlatego my nie weszliśmy aż tak wysoko, bo nigdy byśmy na tym, nie byłoby klientów. Tak. Pozdrawiamy Martę, Natalkę i Marcina. Pozdrawiamy. Tak. Warszawę, Bristol. Tak, Londyn. No. Ja nie wiem, już cały świat chyba już. No, a świat. No. Tak. No jeszcze tam przecież pani z Ameryki jest. Tak. Indyki po 35 ktoś sprzedawał. To rany. Indyki? Indyki. Marcin za kilogram, Ania mówi. Ojej. Ja cię... No to pytanie jesteśmy w takim razie. No. No przy tych cenach my wiemy, jaką my mamy marżę. Wiecie, to jest kupę roboty, my tam kilkadziesiąt złotych na tym zarabiamy, a bierzemy wszystko na siebie, czyli brak szczepień, kura może paść, coś się stanie. Jakiś upadek, znowuż na nas. Wszystko jest na nas i jeszcze rozwozimy i mamy powiedzmy 20 złotych na kurze. No to... Przez 3 miesiące hodowania i dbania o tą kurę, to wiecie, no nie uważamy, i tak samo jest z jajkami, dlatego chyba, no nie wiem, no pewnie będziemy zaczynać się cenić. No musimy żyć, tak samo jak wszyscy. Tak. Dobra, kochani, wiesz co, minęły nam 2 godziny. No wiecie co, wiecie już co, naprawdę. Nie będziemy was przyciągać. Jesteście dłużej. Wspaniali, bardzo dziękujemy wam serdecznie. Że tyle osób wytrwało z nami 2 godziny. To jest naprawdę, no pełen szacun dla was. My też jesteśmy zadowoleni, że potrafiliśmy ten pierwszy raz jakby pociągnąć długo live'a. No, gaduła, to wiesz, to z tobą to jeszcze łatwo z tym leci. Jeszcze z tym echem, co was zmęczyliśmy. Godzinę 50 mega. Ale świnie, nie? Specjalnie to zrobiłem, specjalnie. Bardzo wam dziękujemy. Bardzo wam dziękujemy. A jeszcze odnośnie live'a, czy będziemy go robić? No myślę, że no jakoś będziemy... Chyba byśmy chcieli, ja co wiem na jak to? Często... Jak wy się na to zapatrujecie, napiszcie nam później w wiecie, żeby się nie znudziło, no bo to ja wiem, no ile można mieć pytań, pewnie na wiele nie odpowiedzieliśmy, bo ja tak starałem się, ale to byśmy naprawdę 4 godziny gadali. No to musicie już jakby sami ocenić. Może na pewno nie często, myślimy, że live to raz w miesiącu, to uważamy, że absolutnie to było maksymalnie, a może rzadziej. Nie? Paczkę mieliście pokazać lawendy. Pokażemy. Pokażemy. Ale musimy po nią pojechać, bo I, to jest tak, rodziców. I jakby co, paczkę wam pokażemy. No, nie, no wszystko wam pokażemy. No i chcemy rozpakowanie pokazać. I lody zrobimy. I lody lawendowe. Wyobrażacie sobie lody lawendowe? Ja nawet sobie nie wyobrażam. Ja sobie nawet nie wyobrażam. No. W ogóle chciałabym pojechać latem. Jedna. Spotkać się z tą panią. Spotkać się. Oni tam jogę mają, jakieś centrum. I wiecie, i tak wioska do niej przychodzi pracować. Polka to zrobiła, wiecie, tak. Polka w Niemczech to zrobiła, że integruje coś normalnie wioskę, jaką to trzeba mieć siłę ale ducha ma, i... Ale ma wewnętrzne takie ciepło, ma, wiesz, ciepło. Taka ciągle. Energia, taka naprawdę przyjemna bije od niej, więc... I tak, widocznie, może nam by też się tak udało kiedyś zintegrować naszą wioskę, bo wioska jest teraz podzielona, nie mamy jakby takich szczęścia do ludzi, którzy tutaj jakby no mogli tą wioskę razem złapać i ten...
I może by się udało, tak żebyśmy wszyscy razem. Bardzo fajni tu ludzie, bardzo wielu tu fajnych ludzi żyje. Tak, tak. I no, fajnie było się tak, nie wiem, raz w roku spotkać, przecież tyle pól jest, co nie, żeby pośmiać, jakieś ogniska porobić. Zrobić. Chcielibyśmy. No, pogadać. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Z czasem. To wszystko z czasem. Tak, tak. Dobra. Pozdrowionka z Elbląga, dziękujemy. Pozdrawiamy Elbląg i to dwie osoby, Magda Gaz i Kuchnie.pl. Tak. Elbląg, wszystko. Słuchajcie, 1-2 lipca jest labendobranie. O kurde. Co się stało? Amber się stało. Amber mówi, że już koniec, bo chce nas wykończyć. Popatrz, przyniosła sobie tu wszystko, cały ten i sobie tu śpi. Nie wiem, czy wy widzicie. Tak, tak. Słuchajcie, jak macie wolne terminy. A tutaj, sobie śpi. O, śpi i pierdzi. Śmierdziel. Ole, walnęła. 1-2 lipca na labendobranie. Zbierajcie się. A, 1-2 mamy labendobranie, tak, 1-2 lipca. Wiecie co, tak to jest, to są mankamenty małego mieszkanka. Amber przyjdzie, no, czasami nas zagazuje i trzeba po prostu... Raz tak nas zagazowała, że śmiejąc się kaszleliśmy. Bo traciliśmy siłę, nie mogliśmy się z łóżka podjąć, śmiech, kaszel, zanim doszło się do okna. No, bo to był jakiś majsterszyk, wiecie, każdemu w życiu, raz w życiu coś wyjdzie, jeśli nie wyszło. Inaczej, może jak będziecie mieć takie małe mieszkanka, to już nie, pies to nie będzie takim dobrym wyjściem. My się żegnamy, a ludzie się żegnają, a my znowu już gadamy. No dobra, właśnie. Dobra, kochani, dobra. Jeszcze raz, bardzo wam dziękujemy. Do zobaczenia następnym razem, piszcie komentarze, nie zapomnijcie o lajku. Do zobaczenia w niedzielę już w zwyczajny sposób. Filmie. No. Pa, pa. Pa, już idziemy, bo będziemy gadać. Pa.